Szanowni Państwo, ja nazywam się Michał Syska w imieniu Ośrodka Myśli Społecznej imienia Fernanda Lasala, Fundacji imienia Friedricha Eberta oraz Krakowskiej Inicjatywy Miejskiej. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu dyskusyjnym Polska Średnich Miast. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dziś w Kaliszu, bo troszeczkę ten cały cykl, a jest to 10. spotkanie, trochę rozpoczął się od Kalisza, ponieważ cykl dyskusji o Polsce mniejszych i średnich miast rozpoczęliśmy w 2017 roku takim seminarium w Warszawie, w którym brał udział Filip Springer oraz Kalina Michocka, współorganizatorka dzisiejszego spotkania, doskonale Państwu znana aktywistka z Kalisza. I wtedy rozpoczęliśmy tę dyskusję o Polsce mniejszych miast, o Polsce średnich miast, uznając, że jest to temat istotny, który nie funkcjonuje w ogólnopolskiej debacie publicznej. I ruszyliśmy w Polskę, byliśmy w Zawierciu, w Dąbrowie Górniczej, w Gdyni, w Kielcach, w Koszalinie, w Bełchatowie, w Płocku, w Radomiu, w Świdnicy. Dzisiaj jesteśmy w Kaliszu. W międzyczasie troszkę się w tej debacie publicznej ogólnopolskiej zmieniło, ponieważ ukazał się raport profesora Śleszyńskiego pokazujący wyzwania czy bariery rozwojowe, z którymi mierzyć się muszą mniejsze i średnie miasta w Polsce. Ten temat został dostrzeżony także przez rządzących. W ramach rządu powstały specjalne grupy, które opracowują program dla małych i średnich miast, które także z inicjatywy czy przy współudziale obecnego rządu po raz pierwszy na forum ekonomicznym w Krynicy. Jeden z paneli dyskusyjnych był poświęcony właśnie małym i średnim miastom. Więc bardzo się cieszę, że ten cykl, który już zmierza do końca, zawitał do Kalisza. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tak zacnemu gronu panelistek i panelistów za przyjęcie zaproszenia do naszej dyskusji. Chciałem serdecznie przywitać panią Ewelinę Knajdek-Marcinkowską, animatorkę kultury, pedagogę, designerkę, aktywistkę miejską, panią Barbarę Oliwiecką, radną Rady Miejskiej Kalisza. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pana Macieja Błachowicza, historyka, regionalistę. Mikołaja Pancewicza, współzałożyciela Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej. Oraz chciałem bardzo serdecznie podziękować, że z Warszawy na nasze spotkanie wyfatygował się pan Marek Szymaniak, dziennikarz, reporter, autor książki Urobieni, reportaże o polskiej pracy. To jeden z głośniejszych reportaży, jak ukazał się ostatnio w Polsce. Ale Marek Szymaniak pracuje teraz nad projektem reporterskim, który jest poświęcony właśnie mniejszym i średnim miastom. I od Marka Szymaniaka chciałbym rozpocząć naszą dyskusję, ponieważ ten projekt zatytułowałeś Zapaść. Możecie Państwo na Facebooku śledzić pracę nad tą książką, bo jest taki fanpage Zapaść. Więc po pierwsze chciałem się zapytać, dlaczego podjąłeś ten temat mniejszych i średnich miast, dlaczego swój projekt zatytułowałeś Zapaść? To dość mocne słowo. Zacznę może, dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo też za zaproszenie. Zacznę od końca, czyli od tego tytułu. Zapaść jest rzeczywiście bardzo mocnym słowem, ale też jest tytułem tego raportu, tak? I pewnie nie byłoby tego mojego pomysłu na tą reporterską książkę, na ten reporterski projekt, gdyby ten raport profesora Śleszyńskiego się nie ukazał, gdzieś tam mnie nie zainteresował, tak? Więc jakby tytuł roboczy, jeszcze podkreślam, na razie taki jest, pewnie będzie jakiś podtytuł samej książki. Te prace nad tą książką już kilka miesięcy, no może nawet więcej, powolutku się toczą. A skąd się to u mnie wzięło? Tak jak już wspomniałeś o tej mojej książce pierwszej, debiutanckiej, robienie reportaży o pracy, to już pracując nad nią miałem okazję troszeczkę jeździć po kraju. Wiele tych moich rozmówców, bohaterów to było spoza Warszawy, spoza wielkich miast. Też chciałem pokazać taki szerszy pryzmat tego, jak ta praca w Polsce wygląda. Więc rozmawiałem z wieloma osobami, także właśnie z mniejszych miejscowości, bo tam rynek pracy no, ma inny zupełnie wymiar niż w dużych miastach. Już wtedy zdałem sobie sprawę, że owszem, tam to, co mnie interesuje, czyli te wypaczenia czy patologie na rynku pracy, są, ale to jest jakby tylko jeden element większej całości, tak? I kiedy jeden element większej całości, że tam są też inne rzeczy brakujące, mieszkania, odpływ młodych ludzi, nawet osoby, które chcą rozwijać biznes,
często nie mogą tego robić, bo nie mają kim tego robić, tak? Więc jeżeli to jest jakiś bardziej wymagający, innowacyjny biznes. Więc widziałem już wtedy, że jest pomysł albo potencjał, tak? Na coś więcej. Więc to jest taka jedna perspektywa, jedna przyczyna, a druga to osobista, tak? Tak jak pisałem o rynku pracy, ponieważ problem rynku pracy mnie osobiście też dotyczy i dotyczył wtedy, tak samo dotyczy mnie problem zapaści mniejszych miast osobiście, ponieważ sam pochodzę z Krasnego Stawu. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest taka mała miejscowość pod Lublinem na wschód, jeszcze między Zamościem a Chełmem. I tak jak Zamość i Chełm są na liście zapaści gdzieś tam w czołówce, tak samo Krasny Staw jest, jeżeli użymy tabelu punktacji, jest około 20 miejsca. Też co ciekawe, no, pracując teraz nad reportażami do tej książki, mój rodzinny Krasny Staw też odwiedziłem, że tak powiem, przy okazji, ale przy okazji też tekstu. Tak więc ta perspektywa też mieszkańców małych miejscowości, którzy wyjeżdżają, to jest chyba dla nich bardzo często jedyna opcja na życie, żeby tylko wyjechać po skończeniu szkoły średniej, jeżeli nie ma tam wyższej uczelni, a nie ma w moim przypadku, to też jakby była kolejnym powodem, żeby pokazać temat życia w mniejszych miastach i tego, jak tam po prostu jest. W takim sensie, że młodych bardzo często, to jest może wątek na oddzielne pytanie, tak, ale młodych ludzi bardzo często, młode osoby bardzo często nie mają żadnej innej alternatywy. Nawet w szkole średniej nie rozmawia się o tym, żeby zostać może, tylko jedyną miarą sukcesu jest kto dostanie się na jakiś uniwersytet w większym mieście. Nie myśli się, żeby tutaj zostać i na przykład otworzyć biznes. Bardzo często zresztą ja mam dwóch braci i wszyscy, znaczy dwóch wyjechało, ja mój średni brat, a najstarszy został i założył firmę, tak? Więc mamy różne perspektywy, bo mój brat średni jest w Lublinie, ja jestem w Warszawie, więc najstarszy został właśnie tak i prowadzi własną firmę i każdy z nas ma inną troszeczkę perspektywę i mam wrażenie, że najtrudniej jest temu, który by został na miejscu, mimo że własny biznes prowadzi, tak? Więc to jakby takie były mniej więcej przyczyny, do czego zajęłem się tym tematem. Okej, to jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Jakie są Twoje pierwsze wnioski z tej podróży po Polsce, że miałbyś wskazać, właśnie zderzyć tą perspektywę, z którą zetknąłeś się w raporcie, z perspektywą, którą zobaczyłeś jako reporter? Tak, myślę, że czytając raport i spotykając się z ludźmi, z którymi rozmawiam, pisząc teksty, podejmując pokroje różne tematy, jest to, mam wrażenie, potwierdzenie, przynajmniej w dużej mierze tego, co w tym raporcie jest. Jeżeli rozmawiamy o rynku pracy, to bardzo często tak jest, że był na przykład jakiś jeden duży zakład, który upadł czy niedawno, czy 10 lat temu i on spowodował właściwie prawie eksodus, tak bardzo duży, tak jak opisuję, będę opisywał taką miejscowość Prudnik pod Opolem, gdzie przez lata od połowy XIX wieku był ogromny zakład tekstylny i on przetrwał i wojnę, i PRL i upadł się po 2000 roku, jakby już w nowej zupełnie rzeczywistości. I ponieważ miejscowość ta znajduje się blisko Niemiec, Czech, to bardzo łatwo jest, że tak powiem, wyjechać stamtąd. Po prostu za granicę, już nawet nie tyle do większych miast, Opola czy gdzieś tam do Krakowa, chociaż i takich mam rozmówców, to jakby wyjazd dla młodych osób, ale nie tylko, także dla tych, którzy po prostu stracili wtedy pracę, jeszcze mieli, można źle powiedzieć, odwagę, po prostu byli zmuszeni do tego, żeby wyjechać, jest jedyną sytuacją na życie, tak, więc kiedy teraz tam na przykład jest dyskusja o ściąganiu zagranicznego inwestora, bo jest tam strefa ekonomiczna, jak rozmawiałem z wiceburmistrzem tego miasta, to chwalił się tym, że wynegocjowali jakoś tam nieoficjalnie, że będzie pensja 3000 zł. To szczerze mówiąc nie zachęca, tak jak rozmawiałem z moimi rozmówcami, do powrotu, tylko taka praca ciężka, fizyczna raczej nie zachęci, tak więc jest to złożony problem, więc no, na pewno te problemy rynku pracy się zdecydowanie potwierdzają z tym, co jest w raporcie.
potwierdza się też, tak jak już tutaj narysowałem, troszeczkę problem migracji, tak? czyli tego, że te młode osoby w szczególności wyjeżdżają po prostu. Więc to jest jakby dla nich, dla większości przynajmniej, jedyny sposób na to, żeby spróbować nie zrealizować siebie, ale też jakoś budować życie w pewniejszym miejscu, takim, gdzie ta praca jest, nawet jeżeli czy stracę pracę, czy mój zakład zamkną, to w Krakowie czy w Warszawie takich zakładów jest pewnie dziesiątki czy firm, w których można po prostu pracę podjąć, a nie liczyć na to, że no właściwie nam nie będą na pracę, tak? Bo nowy inwestor się może pojawi, a może się nie pojawi. Zresztą taki inwestor w takim trudniku, do którego wrócę jeszcze raz, jest przez niektórych traktowany jak taki święty graal, że on wreszcie przyjdzie inwestor i zrobi porządek w tym mieście, że będzie znowu będzie świetnie, bo będzie jeden wspaniały zakład, w którym wszyscy będą pracować. Tylko że to czekanie na to zbawienie, na tego świętego grana trwa lata, a przez te lata ludzie po prostu najczęściej wyjeżdżają. Dziękuję. W tym raporcie, od którego zaczęliśmy, eksperci wskazują na takie podstawowe problemy mniejszych i średnich miast, czyli depopulacja, utrata ludności, starzenie się społeczeństwa, problemy na rynku pracy i wykluczenie transportowe. To są jakby takie główne ustalenia naukowców z Polskiej Akademii Nauk. Mikołaj Pancewicz trzyma, zdaje się, ten raport, ma go ze sobą, więc w takim razie zapytam się Ciebie, Mikołaju, jak zderzasz tę diagnozę z doświadczeniem życia w Kaliszu? Znaczy, na ile ta diagnoza pokrywa się z sytuacją społeczną, ekonomiczną Kalisza? Gdzie tutaj widzisz punkty styczne, a być może są jakieś wyróżniki, które odróżniają Kalisz od innych miast podobnej wielkości, twoim zdaniem? Dzięki. Tak na marginesie polecam bardzo ten raport. Są bardzo ciekawe mapki, które działają na wyobraźnię. Może jeszcze zaraz do tego dojdziemy. Jeśli chodzi o Kalisz, no to ta diagnoza, o której powiedziałeś, jest całkowicie trafna. O tyle specyficzna jest sytuacja Kalisza, że my jesteśmy miastem średnim wśród średnich i to jest o tyle, można powiedzieć, trudniejsze, że nie mieliśmy jakiegoś wyginającego przemysłu, który by upadł i który by nas pogrążył. Nie było takiej dramatycznej sytuacji, ale tak jak wiecie, żeby ugotować żabę, to trzeba włożyć najpierw do letniej i podgrzewać, tak? Więc tak trochę jest z nami, że cały czas to się podgrzewa i cały czas idziemy powoli w dół, niestety. Ja tak to oceniam, że nawet tutaj na tych mapach, na tym wszystkim widać, że w niektórych obszarach może nie jest tak źle, że jest wiele miast, w których jest gorzej, że są tacy, którzy mają nawet w tych średnich miast o wiele, wiele gorzej, ale z drugiej strony cały czas postępujemy troszeczkę, wyludniamy się, nie przybywa nam tutaj dobrych miejsc pracy i tak dalej. Transport no jest słabo. Można ciągle gdzieś dojechać, tak? Ale to nie sprzyja rozwojowi miasta na przykład, tak? To co dla mnie jest ważne, to że znaczy, po pierwsze zdać sobie z tego też sprawę, że tak jest, dlatego ten raport jest bardzo moim zdaniem unaocznia to co wiemy, czyli to, że jesteśmy że nasze położenie jest na tyle też specyficzne, że jesteśmy w tym trójkącie Poznań, Wrocław, Łódź, tak? Mniej więcej w pośrodku i nie odczuwamy żadnych pozytywnych skutków rozwoju tych miast, a natomiast odczuwamy negatywne, ponieważ nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować w wielu względach, tak? Więc to też jesteśmy tymi peryferiami wewnętrznymi, tak jak tutaj, pod każdym względem naprawdę i jeszcze do tego nasze położenie tutaj bardzo lokalne, czyli to, że z jednej strony mamy bardzo rolniczy powiat kaliski, który de facto pod względem ilości ludzi pracujących w rolnictwie się może z Lubelszczyzną równać. Z drugiej strony mamy bardziej rozwinięte tutaj powiaty ostrowskie i tak dalej. Także no, sytuacja jest ciekawa i myślę, że też o tyle mnie ten raport i te mapy zainteresowały, że no być może tu w tym położeniu, w tej sytuacji trzeba szukać jakichś rozwiązań, tak? No nie możemy tego zmienić. Może gdzieś tutaj trzeba szukać rozwiązań. Może do tego jeszcze dojdziemy,
że to nasze położenie, to nasza specyfika daje nam jakieś szanse też na znalezienie czegoś dla siebie, jakiejś niszy, jakiejś możliwości. To za chwilę zapytam Państwa właśnie o tę przyszłość, zwłaszcza nasze panelistki, o to chciałbym zapytać, ale chciałem jeszcze do historii tej nieodległej się odnieść i stąd pytanie do Macieja, ponieważ jedno z naszych spotkań odbyliśmy w Kielcach. Kielce są miastem wojewódzkim, ale mieszkańcy podczas tego spotkania stwierdzili, że ich miasto zmaga się ze wszystkimi problemami, z jakimi zmagają się mniejsze i średnie miasta bez statusu wojewódzkiego. Kalisz był kiedyś miastem wojewódzkim. I nawet to spotkanie, które odbywaliśmy w 2017 roku z udziałem Kaliny i Filipa Spingera, ono je także przyczynkiem do tego było pytanie, jak Kalisz odczuł tę utratę tego statusu miasta wojewódzkiego. Chciałem właśnie zapytać, czy w Kaliszu jest odczuwalne takie poczucie, że odebranie tego statusu województwa odebrało jakiś prestiż bądź szanse rozwojowe, czy też mieszkańcy jakby do tego akurat nie przywiązują wagi, czy widzą, że może być jakiś inny pomysł na to miasto, niekoniecznie związany z prestiżem miasta wojewódzkiego? Kalisz jest bardzo specyficznym miastem, pierwszym z miastem starym, o dużej historii. I to jest trochę nieszczęście tak naprawdę. Dlatego, że my Kaliszanie mamy gdzieś takie bardzo silne poczucie wielkomiejscowości naszego miasta, takiej potrzeby, że my powinniśmy być miastem dużym, miastem wojewódzkim i my się porównujemy właśnie z Poznaniem, z Wrocławiem i oczywiście no, na tym tle wypadamy tak słabo, że wręcz wpadamy w coś, co ja zawsze nazywam taką depresją kaliską. Czy to, że Kalisz został być miastem wojewódzkim miał wielki wpływ? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, co się zmieniło pod tym względem. Ja mogę powiedzieć coś takiego, że jak patrzę w ogóle na całą historię takich miast jak Kalisz, to właściwie okresy prosperity tego miasta to były związane jednak z rzeczami zewnętrznymi. Tak? Średniowiecze, no to wiadomo, ważne miasto. Początek XIX wieku, car Aleksander chce zrobić z Kalisza wizytówkę swojego państwa, więc są tu inwestowane olbrzymie pieniądze, miasto się rozrasta niesamowicie, po czym przychodzi powstanie listopadowe i wszystko się kończy. I miasto się zmienia w miasto powiatowe. Ileś lat takiego pietruszkowania powiatowego. Potem znowu czynnik zewnętrzny, kolej. Miasto się rozrasta niesłychanie szybko, bo z miasta 20-tysięcznego staje się miastem 70-tysięcznym i potem pierwsza wojna światowa, zniszczenie. No i właściwie to mój wniosek jest taki, że to są trochę takie miasta, które bez pomocy zewnętrznej po prostu one troszkę wegetują. No jest taki mój wniosek, że bardzo trudno się Kaliszowi samemu wybić. My jesteśmy w podwójnie takiej trudnej sytuacji, że ta tradycja nas troszeczkę ciągnie w dół przez to, że my mamy takie oczekiwania, że my powinniśmy być tym jednak dużym, wielkomiejskim miastem, a kiedy się porównujemy z tymi dużymi miastami, no to przepaść jest tak niesamowita, że nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób wyrównać. To chciałbym właśnie od tej tezy, że wpływ na rozwój, że ten czynnik zewnętrzny był istotny dla rozwoju Kalisza, myślę, że także dla wielu innych miast o podobnej wielkości. To chciałem zapytać pani Barbary Oliwieckiej jako przedstawicielki samorządu, ponieważ w trakcie naszych dyskusji w różnych miastach dyskutowaliśmy, co samorząd może robić, aby na przykład zatrzymywać ludzi, jakie ma narzędzia do tego, żeby tworzyć zachęty do tworzenia nowych miejsc pracy atrakcyjnych, czy jakie ma narzędzia do tego, żeby tworzyć zachęty, żeby młodzi ludzie zostawali. Jest kilka miast, na przykład Świnica ma taki program skierowany do młodych, zostańcie z nami, itd., itd. Ale moje pytanie brzmi, gdzie widzi Pani rolę samorządu, a gdzie jest potrzebna interwencja centralna, rządu? Bo na przykład wiele miast średniej, mniejszej wielkości, one przeżywały rozwój w okresie powojennym w związku z industrializacją, która była jakby decyzją centralną. Znaczy te władze centralne decydowały, gdzie powstanie fabryka, huta i
tak dalej, i tak dalej. Wokół tych ośrodków przemysłowych tworzyło się miasto i przybywali mieszkańcy. To gdzie dziś widziała Pani rolę rządu, a gdzie rolę samorządu, żeby przezwyciężać te problemy, o których przed chwilą mówiliśmy? Zacznę od tego, że decyzja o tym, że Kazik był miastem wojewódzkim, też była centralna i faktycznie bez tych zewnętrznych czynników, zgadzam się tu z Maciejem, miasto Kalisz nie może się rozwijać, albo przynajmniej musi być ten impuls. Natomiast z drugiej strony tak wolałabym unikać takich łatwych usprawiedliwień. Kiedyś mówiliśmy, że zabory, czyli linia graniczna zaboru pruskiego-rosyjskiego, która przebiega w Szczypiornie, w Nowej Skalmierzyce, przepraszam, że to jest ten powód, dlaczego Kalisz ma kiepskie połączenia kolejowe, dlaczego po stronie zaboru pruskiego była lepsza infrastruktura. Obawiam się, że teraz staje się taka fala, że usprawiedliwiania marazmu jakiegoś tym, że no bo już nie jesteśmy miastem wojewódzkim. Pewnie to wszystko miało wpływ, natomiast ja tak jak sobie myślałam o tym i taką mam dewizę, żeby jednak patrzeć w przyszłość i próbować rozwiązywać te problemy, no to jednak stawiam na to, że chyba brakowało Kaliszowi wizji i włodarzy z wizją. I to jest takie dla mnie przez tyle lat, od momentu, kiedy Kalisz nie jest miastem wojewódzkim, ta wizja jakoś tego miasta się nie wyklarowała. Mieliśmy różne pomysły, miasto turystyczne, miasto akademickie, to porównywanie się z Poznaniem, z Łodzią, z Wrocławiem. To właśnie takie wybijanie się, że jesteśmy lepsi od Ostrowa, więc teraz współpracować i tworzyć coś razem, czy z aglomeracją kalisko-ostrowską później, to gdzieś to poczucie wielkomiejskości nas tak izolowało. Nie ma takiej wizji. Dla mnie to jest to, co może zrobić samorząd. Ja myślę, że do tego dojdziemy generalnie do takich rozwiązań. Jeszcze tylko chciałam nawiązać do tej zapaści i do rynku pracy, bo to są problemy i zgadzam się z tym, że Kalisz ma problemy z rynkiem pracy. Ja sama półtora roku temu szukałam pracy, wcześniej prowadząc kilkanaście lat działalność gospodarczą i byłam podłamana tym, co oferuje rynek pracy dla osoby, która ma doświadczenie, ma wykształcenie. I tak. A z drugiej strony nie mogę się zgodzić, że średnie miasto, czyli Kalisz, to zapaść. Myślę, że jest coś się tworzy pomiędzy tą naprawdę peryferyjną częścią Morza Wschodnią i średnimi miastami w tej części Polski, a jednak na Kalisz potrafię spojrzeć bardziej optymistycznie, że tu jeszcze nie jest tak źle. Aczkolwiek sprawdziłam sobie takie krótkie dane statystyczne. Średnia pensja 2016 rok, miasta powiatowe. Kalisz 3600. Koniec 3800, Poznań, średnia w kraju 4300, Poznań, Wrocław, wszystko powyżej 5000. Więc ta różnica 1000 zł w stosunku do Poznania, Wrocławia, no i jest problematyczna. Natomiast jeszcze biorąc pod uwagę, że 3600 to jest mediana, a gro osób poniżej. To jest ten problem z rynkiem pracy i tutaj myślę, że te czasy, kiedy władze centralne decydują o lokalizacji dużego przemysłu, już minęły i to jednak wymaga pewnej, i tu widzę rolę włodarzy lokalnych, to jednak wymaga ogromnej takiej inicjatywy ściągania inwestorów, ale też bez tego oczekiwania na świętego grala, o którym tutaj mówił pan Marek, że to bez takiego nastawienia, po prostu to wszystko trzeba sobie wypracować ciężką pracą. Kolejnymi próbami, rozmowami, ściąganiem inwestorów. Takim przykładem jest trochę Nowa Sól, która, gdzie prezydent Badany Szkiewicz był wprost na 10 rozmów przeprowadzonych z inwestorami. Jeden na kilka lat się odezwie, jeden na kilka lat coś wybuduje, no ale to trzeba te rozmowy prowadzić. Ja kiedyś, pamiętam, było spotkanie w Kaliszu za czasów poprzedniej kadencji prezydenta Sapieskiego z przedsiębiorcami. I kolega, który był na tym spotkaniu, zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy dostali jako ofertę inwestycyjną kartki A4, dwie złączone z szywaczem, biało-czarne. Tak się nie podchodzi do ściągania inwestorów. Więc to na pewno jest pole ogromnej pracy dla włodarzy, dla samorządowców.
rolę z rządu widzę w tym, żeby no, faktycznie poprawić tą infrastrukturę transportową, ale też sobie sprawdziłam te dane. Mamy kilkanaście połączeń do Poznania kolejowych, kilkanaście do Wrocławia, kilkanaście do Łodzi, sześć do Warszawy bezpośrednich. Jest nad czym popracować, no tak? Mogę od razu, no. Ale Basia, to trochę nie tak działa, bo koni, znajomi z koni, na których przyjechali tutaj, mają mnóstwo połączeń kolejowych do Warszawy i do Poznania i do Łodzi, ale, żyją na trasie. Tak. I to sprawia, że koni ale ja myślę, że kilkanaście, zmierzam dokładnie, kilkanaście połączeń do Poznania mi zaskoczyło, to nie jest mało. Co? Żałuję strasznie, bo nie widziałam swojego notatnika, a te spisałam. Natomiast... Ja dostałam pytanie, co może zrobić samorząd, więc jakby okej, ta praca w kierunku inwestorów, a z jakiej pomocy możemy oczekiwać wobec rządu? No możemy oczekiwać takiej pomocy, że właśnie w tej infrastrukturze transportowej, która jest planowana na całą Polskę, a nie lokalnie. No, czy to pomoże? Ja myślę, że właśnie nie ma takiego jednego złotego środka, że autostrada nam pomoże, kolejne połączenie nam pomoże, kolejny inwestor nam pomoże. To jest kumulacja naprawdę ogromnej wielu czynników. Również tego, tak a propos zbliżam jeszcze do transportu, że Kalisz, który ma potencjał, żeby stać się przynajmniej liderem południowej Wielkopolski i nawet nie tylko, ale tego regionu, jakie ma połączenia PKS-owe? Strasznie słabe. Więc my, jako lider regionu, nie dajemy nic gminom, które mogą nas zasilać w jakiś sposób. Oczekujemy, że właśnie, nie wiem, czy są takie oczekiwania, szczerze mówiąc, ale oczekiwania, że obwodnica rozwiąże wszystkie problemy, to są w Kaliszu od kilku lat po prostu. Tylko w temacie dobrze, czy nie? To może skończyć myśl. To zaraz dojdzie. Nie, dobra. No to... Będzie druga runda. Natomiast, jeszcze tak zakończając to, co może zrobić samorząd, tak, no bo jakby, takie dostałam też pytanie. Wyjazd młodzieży na studiach po liceum ja nie traktuję jako czegoś, co osłabia Kalisz i nie traktuję tego jako takiej migracji, powiedzmy, z powodu jakichś braku perspektyw. Ja jestem za tym, niech ludzie jeżdżą, wyjeżdżają, tylko niech wracają. I problem nie jest w tym, żeby oni nie wyjeżdżali, czyli tworzenie ośrodków w Kaliszu akademickich. Ja nie wiem, czy zatrzyma to młodzież, bo tu raczej będą przyjeżdżać osoby, i tak się dzieje, na zaoczne studia z okolicznych gmin. I my tych studentów w Kaliszu nie widzimy za dużo. Ja sama miałam przyjemność studiować w Poznaniu, wyjechałam na stypendium do Anglii. To jest świetne. Ja wróciłam, ja wiem, ja miałam pobudki osobiste, że wróciłam. Szukałam pracy, nie znalazłam, założyłam swoją firmę. Ale wiem, że nie ma tej oferty pracy dla młodych ludzi. Po prostu nie ma. Nie ma jej w samorządzie. Ja kiedyś miałam taki pomysł, może jakichś programów stypendialnych, niech jadą, niech się uczą i niech wracając mają zapewnioną jakąś nawet takiej pracę w Kaliszu, tak? Niech to, czego się nauczą, wchłoną na tych stypendiach, w tych wielkich miastach, niech to do nas w jakiś sposób wraca. No ale mówię tutaj teraz o strukturze nawet nie w firmach prywatnych, tylko w administracji publicznej. Nie ma miejsca dla młodych ludzi. Tak, bo teraz chciałem przejść do tego pomysłu. Jaki pomysł na siebie może mieć w Polsce miasto średniej wielkości, które zmaga się na przykład z depopulacją? Takie miasto na przykład jak Kalisz. To jest pytanie teraz do pani Eweliny. Oczywiście nie proszę o pełną wizję, ale być może jest tak, że po tym okresie, kiedy miasta średniej, małej wielkości szukały na siebie pomysł, często próbowały się ścigać z innymi miastami, bądź imitować rozwiązania. Na przykład podczas spotkania w Dąbrowie Górniczej padło takie hasło, że po co, wiadomo, to jest metropolia, aglomeracja górnośląska, i tam było pytanie, czy jest sens, żeby dublować ileś instytucji, do których można wyjechać do miejscowości obok i tak dalej, i tak dalej. To podaję jako pewien przykład. Jak pani widziała taki pomysł Kalisza na siebie,
zważywszy, że prawdopodobnie nie da się powstrzymać tego procesu, znaczy nie da się przywrócić Kalisza do rozmiaru 120 tysięcy mieszkańców i w takim razie jak Kalisz może wymyślić siebie na nowo w tym formacie, no, w jakim pewnie przyjdzie mu funkcjonować przez najbliższe lata? Cieszę się, że dostałam takie pytania, a nie jakieś inne. Dlatego, że... Nie konsultowaliśmy się wcześniej. Nie, 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 zupełnie nie. Trochę różni mnie od tutaj koleżanki i kolegów to, że ja nie jestem rodowitą Kaliszanką. Ja jestem Kaliszanką z wyboru i taką Kaliszanką totalnie oddaną miastu, które wybrałam. Żeby było śmieszniej, pochodzę z okolic Piły, która też była miastem wojewódzkim i też straciła jakby tą swoją szansę, ale tam takiej rozpaczy nie zaobserwowałam, jaka jest tutaj w Kaliszu i jaka cały czas funkcjonuje. I podobnie jak Basia, myślę, że to jest takie cały czas chyba usprawiedliwienie trochę. Nie dalej jak dwa tygodnie temu realizowaliśmy ze Stowarzyszeniem MultiArt taki projekt, jeden z warsztatów w ramach projektu Kalisz po sąsiedzku. I w tym projekcie uczestniczą aktywiści różni kaliscy, tacy nie ci aktywiści, którzy są wszędzie na wszystkich spotkaniach, tylko okazało się nagle, że oddolnie też wiele osób działa i to jest świetne. I razem z dr Janą Kubicką z Uniwersytetu Warszawskiego zrobiliśmy sobie takie badanie, taką analizę trochę dziedzictwa naszego kulturowego kaliskiego. I okazało się, że mamy taki naprawdę spory nadwagarz. Że mamy po prostu tyle dóbr w Kaliszu i tych materialnych, i tych niematerialnych, że moglibyśmy obdzielić tym naprawdę wiele, wiele miast, które szukają pomysłu na swój jakiś tam wizerunek. No, a my w Kaliszu mamy tego bardzo dużo i po prostu myślę, że, znaczy myślę, no to nawet nie ja myślę, ale tak wyszło jakby w trakcie naszych rozmów, że nie potrafimy sobie z tym poradzić po prostu. I myślę, że to jest też ten problem, że właśnie nasze władze od momentu, kiedy przestaliśmy być miastem wojewódzkim, jakby nie znalazło tego potencjału takiego najistotniejszego, i cały czas szuka, i cały czas wykopuje różne jakieś tam historie, podpiera się jakimiś pojedynczymi tematami, ale takiego pomysłu na miasto nie znalazło. Moje osobiste zdanie na ten temat jest takie, że cały czas zupełnie niepotrzebnie próbujemy zaistnieć na skalę kraju, zupełnie zapominając o mieszkańcach Kaliszy. Szuka się cały czas pomysłu na turystykę, jak ściągnąć tutaj ludzi, a kompletnie po prostu nie myśli się o tym, że najpierw trzeba zrobić coś, żeby ci ludzie w Kaliszu byli zadowoleni z tego, że tu są. I myślę, że to jest w ogóle pomysł na to miasto. Zacząć od dołu, zacząć od tego, żeby realizować pomysły mieszkańców, nie pod publikę, nie po to, żeby pokazać się w Poznaniu, czy tam we Wrocławiu, czy gdziekolwiek indziej, bo oni nie zwrócą na to uwagi. Naprawdę, to zupełnie nie tędy droga. Ja myślę, że najważniejsze jest działać w ten sposób, żeby to mieszkańcy Kalisza chcieli tutaj mieszkać i żeby chcieli na przykład wracać właśnie po studiach, kiedy wyjadą, wykształcą się i wrócą tutaj z potencjałem, który mają. To jest jakby podstawa tego, żeby w ten sposób działać. Jeżeli mieszkańcy Kalisza będą szczęśliwi i będą zadowoleni z tego, że żyją w tym mieście, a nie będą ciągle się tłumaczyć z tego, że to przez to czy przez tamto, to myślę, że naprawdę nasz wizerunek się zmieni i wtedy też jakby zmieni się na różnych polach. No. I tyle. To ja od razu głos przekażę Mikołajowi i potem Maciejowi. Ja się wyrywałem. Tak, ale nie, bo chciałbym, żebyśmy, bo za chwilę oczywiście Państwa będę starał się zaprosić do dyskusji, ale chciałbym od Was także usłyszeć właśnie, jaki jest Wasz pomysł, jak sobie takie miasto średniej wielkości, jak Kalisz powinien wymyślać siebie na nowo. To ja się spróbuję to uporządkować też sobie. Znaczy tak, fakty są takie, że średnie miasta nie dostały żadnego wsparcia, tak? Czyli zostały zostawione same sobie. I to, że nie jesteśmy województwem, to, że omijają nas różne programy, to są fakty. Dostaliśmy po prostu w tyłek, za przeproszeniem, od historii ostatnich 20 kilku lat, tak? My dostaliśmy jeszcze o tyle, że na przykład wracając do problemu drogowego, który jest
bardzo gorącym tematem w Kaliszu zresztą. Polecam Wam ten raport Szczecińskiego też z tego powodu, bo on robi analizę tych różnych oddziaływań między miastami, jak według niego ten układ drogowy powinien w Polsce wyglądać i dlaczego jest zły w tej chwili. Twierdzi, że bardziej niż północ, południe, wschód, zachód powinniśmy bardziej drogi skośnie budować, uwzględniając właśnie to, jak te miasta są rozłożone. I jest taka fantastyczna mapka, na której droga, jedna z głównych dróg od Wrocławia, Warszawa, Białystok i tak dalej, przechodzi przez Kalisz. Ale jeżeli jest za późno, już tak nie będzie, tak? Więc nie ma co płakać nad rozwalonym murekiem, ale pokazuje, że no, fakty są takie, że zostaliśmy w bardzo wielu przypadkach pominięci i teraz tak, może no jest, depresja jest faktem, depresja jest też chorobą, więc pewnie jakoś się tym też usprawiedliwiamy, ale ja bym nie powiedział, że to jest usprawiedliwianie. No i takie są fakty, jest ciężko i tak jak widzicie, sami się za włosy z tego nie wyciągniemy, tak? Więc potrzebne są programy, potrzebne jest to, o czym coraz częściej się pojawi, o czym jest ten raport, czyli deglomeracja, czyli świadome działanie państwa mające na celu wzmocnienie tych ośrodków, które dotychczas były pozostawione same sobie, tak? Czyli taki program jest nam potrzebny i uważam, że powinniśmy o niego walczyć najbardziej jak potrafimy, najmocniej jak możemy i stać za nim ktokolwiek go zaproponuje. Natomiast żeby to zadziałało w Kaliszu, to oczywiście potrzebujemy też tego, żebyśmy my zaczęli o sobie lepiej myśleć, tak? Czyli tego, żeby jak się pojawi taki program, deglomeracja na przykład, tak, i pojawią się możliwości, żeby ulokować jakiś urząd w Kaliszu, to my musimy wiedzieć, czego my chcemy, tak? Musimy kupić los na loterii po prostu, żeby wygrać, tak? A nie tylko czekać, że to przyjdzie, więc musimy się zastanowić, co chcielibyśmy tu mieć, co nam się przyda, co jest nam potrzebne, tak? I być do tego gotowi, tak? Czyli tutaj widzę właśnie największą rolę samorządu, który może mieć słaby wpływ na to, czy inwestorzy się pojawią, czy nie, bo moim zdaniem to są takie trochę wszystko czary-mary, że będziemy mieli pole pod miastem i tam ktoś przyjedzie i postawi fabrykę wielką. Przede wszystkim rola samorządu jest taka, żeby nas zmobilizować do tego działania i myślenia, żebyśmy my wspólnie wymyślili to i wypracowali to, co chcemy, jak ten Kalisz ma wyglądać, żeby faktycznie potrzebujemy się zmobilizować, ale sami się nie wyciągniemy z tego za włosy. Jakie są mocne, bo Kalisz ma też mocne strony, oprócz tego, że jest ciężko, to musimy się też zacząć zastanawiać, jakie mamy mocne strony, co możemy wykorzystać, tak? I to, że jesteśmy miastem właśnie niedużym, nie za dużym, to jest nasz też jeden z atutów, tak? Czyli możemy być miastem tak zwanym kompaktowym, tak? Czyli coś teraz jest bardzo jakimś tam trendy, wszędzie wszyscy o tym mówią. Wrocław, Poznań będzie im ciężko. U nas też z rozmów z ludźmi, którzy tutaj byli i pracowali, wiem, że im mieszkając tutaj, mieszkało się całkiem dobrze. Jeśli mieli dobrą pracę, całkiem dobrze zarabiali, to się tu dobrze mieszkało. Nie chcieli wcale stąd wyjeżdżać, bo właśnie nie stali w korkach, tak? Nie byli daleko. Oferta usług była no, nie najgorsza, powiedzmy, tak? Więc to są mocne strony, które możemy rozwijać. To, żeby tu było na naszą miarę dobra oferta usług publicznych, szkół, kulturalna, rekreacyjna i tak dalej. Właśnie to, co powiedziałeś, żeby tu się dobrze po prostu mieszkało, żeby nie szukać poklasku na świecie i nie robić z siebie czegoś, czym nie jesteśmy. To, że mamy takie, a nie inne położenie, to też może być nasz atut. Jak go wykorzystać, ja dzisiaj nie wiem, ale to, że jesteśmy pośrodku między trzema dużymi miastami, które się raczej rozwijają, no to daje do myślenia, tak? To jest na pewno coś, co powinniśmy pomyśleć, co z tym zrobić. No i ludzie, to jest myślę, że też wszyscy to mówią, że są tu bardzo ludzi, dużo aktywnych ludzi, którzy robią różne ciekawe rzeczy, czasami niszowe, niewidoczne, ale cały czas gdzieś to buzuje i to jest właśnie ta rola samorządu, o której mówiliśmy, że samorząd powinien umożliwić jakąś tę energię wykorzystać, pokazać, tak? No to na tyle na razie. To trochę się dziwnie czuję, bo właściwie powiedzieliście dużo, właściwie wszystko to, co ja również chciałem powiedzieć, bo tak, ja się zgadzam z tą diagnozą, że my się sami nie wyciągniemy, bo zawsze tak było w naszej historii, że sami
nie wyciągaliśmy. Jak słyszę, tak, bo właśnie jak zawsze jak są wybory, to zaczyna się taki festiwal takich właśnie obietnic pod tytułem na przykład ja będę ściągał inwestorów. Tylko że właściwie to są czcze obietnice, bo tego nie da się w żaden sposób zagwarantować. To są tylko możliwe, że ktoś się będzie starał, dokładnie. To, czego zawsze mi brakowało, to tego, żeby rządzący w momencie wyborów przedstawiali taką ofertę, która jest naprawdę do zrealizowania, żeby zawierano pewien taki układ społeczny. Ja tak szukałem takich elementów tego układu społecznego w ostatniej kampanii wyborczej i muszę powiedzieć, że właściwie tylko jeden taki punkt znalazłem, który no, jak gdyby naprawdę dał się zrealizować. Nie był koncertem życzeń, to znaczy ta darmowa komunikacja. Ja akurat się z nią kompletnie nie zgadzam, tak? Bo uważam, że komunikacja powinna być niedarmowa, powinna być sprawna i docierać wszędzie, ale akurat to była taka rzecz, którą ja mogę się uchwycić, mogę rozliczyć władzę, a to, że ktoś mi obieca, że ściągnie inwestorów, to ja nie jestem w stanie w żaden sposób go rozliczyć. On zawsze może mówić, że zrobił bardzo dużo w tym kierunku. To, jak sobie wyobrażam działanie władz miasta, to, że on powinien ściągać inwestorów, to jest sprawa oczywista, ale tak samo jak wy, też to od ciebie, Mikołaj, się nauczyłem, władze miasta powinny tworzyć coś, co ja nazywam, to za tobą zresztą, miastem przyjaznym dla mieszkańców, tak? Czyli na przykład, ja bym chciał w szybkich wyborach, zreformuję wam komunikację miejską. To będzie główny punkt mojego działania. Albo na przykład ja chciał przyjść, zreformuję w taki sposób, a w taki sposób MZBN, tak? I to są konkrety, z których człowieka można rozliczyć, tworząc rzeczywiście przyjazne miasto. A tak właściwie żyjemy w jakiejś takiej jednej wielkiej niewiadomej, bo kandydaci nie mówią konkretnych rzeczy. No właśnie to przyjazne miasto, które właściwie też to wszystko powiedzieliście, może to, co mnie w jakiś sposób przeraża, to takie właśnie robienie takich wielkich fajerwerków w miastach. Otwieranie kolejnych instytucji, tworzenie kolejnych instytucji, gdy czasem te stare instytucje, które już są, nie są w żaden sposób wzmocnione. Tego mi bardzo brakuje. To, czego mi naprawdę brakuje, to to, że władze miasta powinny się odwoływać do najlepszych, niekoniecznie nawet kaliskich sił fachowych. Wiesz, co to znaczy siły fachowe, ale do najlepszych specjalistów. Bo ja powiem tak, ze swojego doświadczenia wiem, że my w Kaliszu nie mamy już w tej chwili dobrych specjalistów. Ci najlepsi stąd tak naprawdę zniknęli. Więc jeżeli chcemy robić reformę czegoś, to najlepiej sięgnąć do specjalistów jednak zewnętrznych, tak mi się wydaje. Czasami jakoś mam takie wrażenie, że tutaj nie ma za bardzo z kim rozmawiać na jakieś poważne tematy. No i to, co też mi się wydaje bardzo ważne, to gdzieś jest takie myślenie we władzach, że jeżeli ktoś otrzymuje władzę, to na niego spada łaska wiedzenia o wszystkim, tak? Co ciekawe, to jest często zarzut w stosunku do mnie, że ja też niby się wypowiadam na wszystkie tematy, więc się na wszystkim znam, tylko właśnie ta różnica polega na tym, że ja nie wierzę w tą łaskę. Ja uważam, że prezydent nie może się zdać na wszystkim, tak? On powinien mieć świetną intuicję, kto jest fachowcem, a kto nie jest fachowcem. To powinien umieć sobie dobierać ludzi, którzy naprawdę się znają. A jak to jest z fachowcami, to Państwo najlepiej wiecie po dentystach, że są usługi dentystyczne na poziomie strasznym, tak? I są usługi dentystyczne, czyli fachowie z fachowcami obecnie nierówni. No, tyle. Jak tak słucham wszystkich po kolei, to kiwam i tak zgadzam się i nawet z przedmówcami w zakresie tego, że Kalisz powinien być miastem przyjaznym dla mieszkańców, a tak nie jest i często nie jest to priorytetem i nie było. I takie mi się hasło zrodziło w głowie: Kalisz, po prostu bądź sobą, bo nie bądź miastem studenckim, turystycznym, akademickim, bo tego może nie osiągniemy. Po prostu bądź sobą. Miasto nie było przyjazne mieszkańcom i jednym z takich przykładów jest to,
że nie było, nie było mieszkań, nie było terenów pod budowę domów. Wszystkie te, wiele osób się powyprowadzało z Kalisza, co generuje teraz kolejne problemy, bo teraz dzieci podrosły i jest problem z dowożeniem, z przywożeniem i tak dalej. No musimy pamiętać jedno, z Kalisza odpływają młodzi ludzie oczywiście. Po części jest to proces naturalny, tak jak mówiłam, na studia i tutaj nie, niech jadą w świat, tylko niech wracają, a wrócą wtedy, kiedy będą zaspokojone takie potrzeby, no też stworzenia po prostu miasta wygodnego do życia dla rodzin, dla osób starszych. I tak sobie tu jeszcze wypisałam, że miasto dla mnie przyjazne i co było też traktowane bardzo po macoszemu dla mieszkańca, to jest miasto ekologiczne. My mamy po prostu ogromne problemy, jeżeli chodzi o ochronę powietrza. Walczymy ciągle ze smogiem, ciągle za mało się w to inwestuje. No, to nie jest naprawdę zachęcające do tego, żeby tutaj mieszkać. Ja mam taką przyjemność, że teraz pracuję w fabryce, która w latach 70. 80. była największym pracodawcą tutaj na rynku. Oczywiście teraz to jest przedsiębiorstwo prywatne, mniejsze, ale mam, pracuję z osobami, które pamiętają te czasy, pamiętają to, że wtedy zakład się o nich troszczył, że oni mieli mieszkanie, bo były bloki zakładowe, żłobki, lekarzy, wyjazdy na wczasy. To jest, oni to pamiętają. Oczywiście teraz się sytuacja kompletnie zmieniła, ale rozmawiamy sobie w przerwach śniadaniowych, co lubią w Kaliszu i zawsze się pojawia to samo. Im się tu dobrze mieszka. Tylko, że wiele ich dzieci stąd już wyjechały, bo nie mogły znaleźć pracy. I tak jak sobie myślę, co Kalisz może zrobić, żeby akurat tą sferę wzmocnić, jasne, szukać inwestorów to raz, ale też myślę, że musimy na to spojrzeć w kontekście tego, co się dzieje na świecie, w kontekście jakichś takich procesów, które zachodzą na rynku pracy i trochę sobie zadać pytanie, co Kaliszanie mogą zrobić, bo przecież sama struktura pracy i zatrudnienia też się musi zmieniać u nas i są takie pomysły, pojawiają się, bo już coraz są strefy, takie zawody, gdzie ten etat się nie sprawdza. I ja coraz częściej spotykam osoby w Kaliszu, które pracują w Łodzi, w Poznaniu, 2-3 dni tam, ale rodzina i miejsce zamieszkania chcą mieć tutaj. Nie wiem, może samorząd może wzmocnić taki model pracy poprzez zorganizowanie jakichś targów takiej pracy zdalnej czy coś takiego, bo to jest opcja dla Kalisza, żeby jednak mieć te wyższe zarobki, ale życie to niech się toczy tutaj w Kaliszu, tutaj chcę mieć dzieci, bo ja też mam, podajemy często Kalisz, porównujemy do Poznania, do Warszawy, do większych miast, ale tam są inne problemy, tam są takie problemy, że moi rówieśnicy nie mogą założyć rodziny albo nie zdecydują się na drugie dziecko, bo nie mają dziadków, cioć, wujków, bo są sami. I tam też są inne problemy, więc Kalisz naprawdę ma tą szansę zaspokoić te potrzeby w taki sposób i po prostu być sobą. I chyba i wzmacniać te mocne strony i naprawdę tą mocną stroną Kalisza, która też myślę, że nas wyróżnia w taki sposób szczególny, no jest kultura. I jak tutaj mamy myśleć, jak Mikołaj mówił, że osiągamy jakichś instytucji, to taka z jednej strony mi się, tak, z jednej strony mi się lampka czerwona zapala, z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli sobie myślę, jeżeli jakaś, to może właśnie kultury. Kandydat odpowiada Ministerstwo Kultury, ale no, to jest coś, co się rodziło bardzo naturalnie i rodziło się również przez aktywistów. Ja to oddaję wam hołd, naprawdę ta kultura gdzieś wychodzi. Można wymienić też te festiwale tutaj, no ale to chyba wiemy, tak? I spotkania teatralne, pianiści jazzowi, Multi Art Festival, to jest ogromna praca społecznie, pozamiatamy w Kaliszu z tym, naprawdę, to nie ma drugiego takiego festiwalu. I to chyba tak, chyba tyle, co mam w tym temacie. Już mi się troszeczkę zabrało tych wątków, ale więc nie do początku. Jeszcze wiarę będę. Pierwszy to oczywiście też zgadzam się, że te młode osoby powinny wyjeżdżać, więc ja może nie rozwinęłem tej myśli. I faktycznie, no, zdobywanie wykształcenia gdzieś tam nawet pierwszych kroków zawodowych w większym mieście, no nie ma nic z tym złego. Bardzo dobrze, żeby te osoby to robiły i wracały, tylko że najczęściej niestety nie mają do czego wracać. Podam swój przykład. W moim rodzinnym mieście Kresny Staw,
pierwszym stawie nie ma wyższej uczelni, więc ja siłą rzeczy wyjechałem do pobliskiego Lublina na studia dziennikarskie. I gdybym chciał wrócić, a nawet podejmowałem takie próby, ponieważ tam była lokalna gazeta w Krasnostawie, ale ona przypomina kwestie płacowe, bo były bardzo niskie i też kwestie stałej umowy, ale ona była kompletnie uzależniona od władzy. Więc młody człowiek, który chce od władzy, to było akurat oni byli uzależnieni od Urzędu Miasta i walczyli z gminą. Więc w każdym numerze można było przeczytać coś źle o gminie, a świetnie o Urzędzie Miasta. Więc kiedy miałem do wyboru, że kiepskie warunki i jeszcze praca w taki sposób, to nie jest zbyt zachęcające. No, może branża medialna nie jest zbyt ciekawa. Inny bardziej może powszechny przykład mojego znajomego, który tak samo jak ja wyjechał na studia do Lublina, ale studiował administracji, też chciał wrócić i próbował wrócić i nawet na tyle się poświęcił, że z wielkim trudem i właściwie gdzieś tam po znajomości załatwił sobie półroczny staż w starostwie powiatowym za jakieś kompletne grosze i no, nie mógłby się z tego nigdy w życiu utrzymać, gdyby nie to, że no, mieszkał z rodzicami, którzy by też jeszcze utrzymywali bardzo długo. Półroczny staż zakończył i dostał wiadomość, że może po kolejnym półrocznym stażu gdzieś zwolni się jakieś stanowisko i wtedy go wezmą. Nie stało się tak niestety, więc jakby spędził rok na stażu za jakieś śmieszne pieniądze i sfrustrowany wyjechał do Warszawy, gdzie od razu dostał pracę. I utrzymuje się w tej Warszawie i tak dalej. Więc no, to oczywiście, no, wykształcił się, wrócił, podjął takie próby, bo było, myślę, że większość ludzi, którzy, no nie wiem, mają jakieś więzi ze swoją rodziną, chcą być po prostu blisko niej, tak? Ale no, życie i sytuacja na tych mniejszych miejscowościach jest taka, że żeby realizować się i podjąć jakąś stałą pracę, muszą wrócić. To jest jeden wątek zakończony. Drugi wątek inwestora i ściągania tych inwestorów. To nawet tutaj autor tego raportu, profesor Szyszyński, on właśnie mówi o tym, żeby to pewnie nie zależy od samorządu, tylko gdzieś tam od decyzji bardzo centralnych, żeby podać audytowi te strefy ekonomiczne, które istnieją. No bo ja na przykład jestem naprawdę bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o strefy ekonomiczne, ale jeżeli taka strefa istnieje pod Wrocławiem albo pod Krakowem, to tam aż takiego większego problemu z pracą nie ma. No, może kiedyś był, ale bardziej taka strefa mogłaby się przydać w miejscowościach, gdzie kompletnie nie ma pracy, tak? Więc można by się zastanowić, czy skoro dajemy ulgi podatkowe wielkim firmom i one no, wygodniej jest im zainwestować pod Wałbrzychem czy pod Wrocławiem, może by trzeba było dać tam mniejszą ulgę, to by się zastanowiły, czy nie zrobić tego pod jakimś miastem, gdzie faktycznie tej pracy brakuje i taki zakład byłby no, dobrym rozwiązaniem, mimo że, jak mówię, no, ja jestem dość krytyczny, jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną, bo tam praca zazwyczaj jest kiepskiej jakości po prostu. Trzecia rzecz tutaj była odnośnie do tego, czego nie mają wracać i najczęściej, że nie mają mieszkań. Tutaj ja akurat badałem temat i w pobliskiej miejscowości Ostrów Wielkopolski jest taki program bardzo ciekawy budowy mieszkań przez miejską, zdaje się, spółkę, która adresuje swój program do osób, których nie stać na kredyt w komercyjnym banku i są też za bogate, w cudzysłowie, na to, żeby gdzieś tam w mieszkaniach komunalnych. Tak? No jakby to jest program, który chyba był też jakimś takim pierwowzorem Mieszkania Plus, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje, więc no, może skala tego programu w Ostrowie nie jest taka ogromna, tych mieszkań nie przybywa lawinowo, aczkolwiek w ciekawy sposób próbuje się rozwiązywać ten problem tego, że tych mieszkań dla osób, które nie mają zbyt dużo pieniędzy, nie ma. Ja rozmawiałem z osobami, które takie mieszkania dostały, bo tam odbywa się, jest bardzo ciekawe, zorganizowane, bo jest takie, spełnia się tam, składa się wnioski i tak dalej, potem jest sala pewnie większa niż tutaj. Jest takie losowanie, jak ktoś wie, jak wygląda losowanie przed takich mistrzów albo mistrzów świata, kulki takie, no świetnie, po prostu ludzie w loterii wygrywają, znaczy wygrywają, oczywiście muszą spłacać te mieszkanie i płacić, ale dostają to tańsze mieszkanie, tak, więc jakieś pomysły są. No, ja na przykład pytałem tam na miejscu, czy no skoro ten program już tam gdzieś ktoś wspominał w mediach, że jest taki dobry i jakiś tam problem rozwiązuje, czy ktoś się do niego zgłasza, żeby skopiować ten program? Nikt, nie ma chętnych. Tak więc no, jakieś pomysły są, tak samo z transportem publicznym, tak? Gdzieś niedawno, już nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywa, ale robi w mediach też furorę, gdzie zorganizowano
transport publiczny. Tam ja można. Tak, ale to nie o to mi chodzi. Ale czyli nie można, sobie temat znam, ale no nie przypomnę sobie teraz. W każdym razie tam odkąd opisano to w mediach, to podobno telefon cały czas do tego wójta, bo akurat tam wójt organizował, to jakaś mniejsza miejscowość. No ludzie z innych miast dzwonią i tak dalej. No więc pewnie też dla wodarzy miejskich, gdzieś tam samorządowych jest też to, żeby właśnie obserwować. Skoro nie, to nie jest jakoś strasznie daleko do Ostrowa Wielkopolskiego, przepraszam, żeby pojechać zapytać się, jak wy to robicie. Może u nas coś takiego też sobie skupujemy. Dziękuję. To chciałbym Państwa teraz zachęcić do komentarzy, polemik, pytań. Więc bardzo bym prosił o zgłaszanie się. Ja nie wiem, czy sięgnę z mikrofonem. Może jest szansa. I zbierzemy Państwa głosy, pytania i potem paneliści podsumują. Dzień dobry, Maciej Wierciński, wiceprzewodniczący Rady Środowiska Rzeszów. Miałem przyjemność być na tych warsztatach, o których wspomniała tutaj koleżanka, także rzeczywiście, ja przychylam się do tego, co ustaliliśmy po dialekcie, czyli mamy nas przyrost tego dziedzictwa kulturowego, tak? Chodzi o taką zasadę, na przykład myślisz piła, myślisz żarówki, tak? Pierwszy po, co się kojarzy, żarówki. Na takiej zasadzie, myślisz Zielona Góra, nie wiem, Winobranie, Polubas, myślisz Kalisz? Kiedyś Persja. No, kolego. Dopytam Ciebie, bo jesteś związany z Kaliszem, także łatwiej. Jeżeli chodzi o przemysł, to nic mi się nie kojarzy. Ale ogólnie, Kalisz, co pierwszy się kojarzy? Anbruty. Stare miasto. To jest stare, no. Czyli stare miasto, najstarsze miasto w Polsce. To jest anegdota, nie? To wiesz, że to jest anegdota, to nie jest fakt. Najstarsze miasto w Polsce jest Odaria. Dlaczego? Ja tak, tylko wolelibyśmy, żeby było coś bardziej rzeczywistego niż opierać się na rzeczach, które nie są prawdziwe. Zgadzam się również tutaj z tym, co mówiła koleżanka Ewelina dotyczące właśnie mieszkańców, że miasto powinno, czyli miasto, urząd, powinni inwestować w mieszkańców. Ja jako wiceprzewodniczący Rady Szczebla chciałbym, żeby było tak jak w większych miastach, gdzie na przykład te Rady Szczebla, które są takie oddolnymi, tak, ciałami, głównie są to ciała opiniotwórcze, tak, opiniotwórcze, my nie mamy jakichś decyzji, nie podejmujemy żadnej decyzji, żeby miał możliwość decydowania. W większych miastach, ja zawsze się kręcę na Poznaniu, jest taka, tak funkcjonuje to, że każda rada osiedla, gdzie jest inwestycja, która jest podejmowana w mieście, rada osiedla opiniuje tę decyzję. Opiniuje. I jest ona później konsultowana. Tak? Ale jest ta opinia, pytają się tych rady. A u nas no niestety nie ma takiej możliwości. Nikt nas się nie pyta, czy nas to interesuje, czy można to coś zrobić, czy nie. I właśnie to jest to, o czym wspomniała Melina, tak? O tych mieszkańcach, gdzie rozpoczynamy od mieszkańców, od tego, żeby dać im trochę więcej odpowiedzialności, ale żeby też ich tutaj o to pytać, tak? Pytać po prostu. Później kwestia dla mnie akurat tutaj, jeśli chodzi o porównanie, bo cały czas mówiliśmy o tym, co jest, jak gdyby, czego nam brakuje, co trzeba pozmienić, a nie mówiliśmy o tym, za mało się mówiło według mnie tutaj trochę o tym, co my już mamy, co posiadamy i co by należało tutaj w tym momencie jeszcze wyeksponować. Będę wracał do Zielonej Góry, nie wiem, może trochę rodzinnie, ponieważ kiedyś były miasta podobne, mam tam też swoją rodzinę, kilka mieszkań pod Zieloną Górą. Kiedyś byliśmy bardzo podobni, mieliśmy ile mieszkańców. Dzisiaj Kalisz już poszedł bardzo nisko w dół, jeśli chodzi o mieszkańców. Ponad 50 tysięcy, Zielona Góra poszła w górę. Zielona Góra ma takie wydarzenia gdzieś kulturalne, które, w których ulica Polska, no teraz ostatnio był kabaret nawet. No, dziedzina kultury, jedni lubią, drudzy nie, oczywiście, ale jest pokazywana w polskich mediach. Dlaczego na przykład jakiegoś spektaklu z Kalińskich Towarzystw Spotkania Teatralnych nie w jakiejkolwiek telewizji teatralnej nie umieści? No jest jakiś pomysł na to, żeby to rozwinąć. To Winobranie w Zielonej Górze, bardzo fajna impreza, też nagłoszona, też jest pokazana w mediach ogólnopolskich. No jest tutaj jakieś pole do popisu, tak? No to mi brakuje trochę akurat Kalisza w takich ogólnopolskich mediach. Coś wybrać, skierować się na jedno wydarzenie kulturalne, nawet ten Ultiatr,
proszę bardzo, oddolna inicjatywa, ale gdzieś spróbować, nawet chociażby po nie wiem, czy jesteście. Bywacie. No, ale to jeszcze wyżej po łazimy. Co jeszcze? No kwestie teraz samych tak jak mieszkańców, to wspomnieli teraz co rano, akurat. Tego, który chciałem wspomnieć, wyszedł, bo nie widzę go. Natomiast udało nam się tutaj wspólnie otworzyć takie boisko wielofunkcyjne przy szkole numer 1 w Przedmieściu akurat, od kilku dni jestem tam w porządku też tego obiektu i patrzę, co się dzieje. Nagle stało się to miejsce spotkań. Młodzieży. Do tej pory nie było tego. Oni oczywiście przychodzą, tam jest na razie spokój, nie ma żadnych incydentów, absolutnie, ale oni tam przychodzą się spotykać, bo do tej pory nie mieli takiej możliwości. Spotykali się, nie wiem, gdzieś na mieście, gdzieś w innych miejscach, w parkach, a teraz tam stało się takie miejsce spotkań. I bardzo dużo ludzi tam młodych uczestniczy w tych spotkaniach. Po 22 jest czynne, po 22 jest zamykane i od 9 rano jest czynne. To chyba wszystko z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Piotr Pamczak, Kaliszan. Ja wiem, że Państwo przysłuchuje się tej rozmowie, ona tak będzie po prostu bardzo jednocześnie. Bo nie tutaj po prostu nie będę pomagał na przemianowanego przemysłu pańskiego. Nikt na ten temat nie dyskutuje. Co my możemy jako Kaliszanie wypromować z tego przemysłu, bo mamy naprawdę dobre wyroby. Stworzyliśmy po prostu programy, które są w dniu dzisiejszym do niczego. Mamy Centrum Kół Zębatych, które praktycznie nie funkcjonuje. Jesteśmy wyrobnikiem praktycznie we własnym mieście. Firma Kraft & Whitney przejęła ten cały, praktycznie można powiedzieć, kapitał. Nasi włodarze godzą się z tym. Inne firmy są nękane po prostu poprzez podatki. Włodarze z Kalisza wypuszczają drona, proszę Państwa, i co robią? Naliczają podatki od nieruchomości, od tego wszystkiego. Co robi przedsiębiorca? Likwiduje dachy, to tamto, żeby zapłacić podatki. Gdzie tutaj jest współpraca samorządów z włodarzy, z podmiotem po prostu, który chce współpracować i coś tworzyć? Na tej gminie było tutaj dyskusji. To jest po prostu kluczowy problem. Myślę, że jedyny z najważniejszych, bo Kalisz jako miasto nigdy się nie rozwinie, nie mając przemysłu. A to się wiąże z tym, że nie będzie przybywało nowych miejsc pracy. Nie będziemy mieli grala, który nam przyjdzie, bo takiego czegoś nie ma. Nie zakładajmy tego, proszę Państwa, to jest utopia. My musimy sami tworzyć oddolnie. Promować naszych tutaj mądrych ludzi, którzy tworzą, i ich promować. Natomiast miasto tych ludzi tłamsi. No obecny, ja nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, obecny prezydent, ale tamten prezydent, czy wiceprezydenci, no po prostu żenada, proszę Państwa. Jeżeli on dzisiaj w mediach chce zaistnieć i mi tworzy PR, że on będzie promował, jakie zagrożenie ma telefonia komórkowa, no my wiemy wszyscy o tym, to po co wydawać na to pieniądze? Przecież my wszyscy tutaj z tego później zapłacimy, w podatkach, w śmieciach, we wodzie, no bo niestety, no Państwo poniesiemy wszyscy koszty. I ja myślę, że tutaj trzeba nasz kaliski przemysł promować i to jest jedyny i główny przykładowo warunek rozwoju tego miasta, bo jeżeli to nie nastąpi i włodarze tego nie zrozumieją, że to jest czynnikiem napędzającym, no to proszę Państwa, jesteśmy w dziurze tej pod ratuszem, czy mogą tam nawet basen zrobić, bo dla mnie to jest obojętne, co oni zrobią. Latem basen czy lodowisko, nie jest to istotne. Tylko tu nie ma po prostu merytoryki w tym wszystkim. Proszę Państwa, ci ludzie są nieprzygotowani do tego. No nie mówmy, powiedzmy sobie szczerze, że wiele osób w Kaliszu, którzy podejmują decyzje, są nieprzygotowani do jakiegokolwiek merytorycznego, czy merytorycznej rozmowy. Powiem jeszcze inaczej, no, my tworzymy bariery. Młodzi ludzie wyjeżdżają stąd tylko dlatego, że nie mogą się przebić przez ten beton kaliski, który po prostu jest stworzony. Nie ukrywam tego, ja wróciłem tutaj do Kalisza ze względów rodzinnych, bo zupełnie, ale jestem związany, jestem Kaliszaninem od urodzenia. Moja rodzina tutaj pochodzi z dziada, pradziada. No i po prostu, żeby cokolwiek zmienić, no to trzeba niestety skruszyć ten beton.
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nikt tutaj tego problemu nie poruszał i to jest główny problem rozwoju naszego miasta. Tu nie chodzi o drogi, chodzi o promowanie naszego produktu, bo nasze rodzime firmy robią dobre produkty, tylko my ich nie potrafimy wypromować na żadnych targach, na niczym. Praktycznie dochodzi do tego, że promujemy obcy kapitał, ale nie nasz rodzinny. I to jest główna przyczyna i główny warunek rozwoju naszego miasta, bo jeżeli tego władze miasta nie zauważą, no to niestety jesteśmy z ręką w nosniku i strzelamy sobie w kolano. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Jędrzewski z Konina. Tutaj jak właściwie bym powiedział, że jakby zmienić to miasto Kalisz na Koni, to właściwie można śmiało poprowadzić te dyskusje też u nas i podłożyć po prostu te same tezy, argumenty i tak dalej i właściwie mamy to samo spotkanie. Właśnie my mamy te same problemy u siebie od lat tak naprawdę. Kwestia właśnie mitycznego inwestora, który przyjdzie i rozwiąże wszystkie problemy, to u nas było tak mocno przez przynajmniej 8 lat promowane. Obecnie też tak jest, tylko teraz zamiast takiego nieokreślonego inwestora jest określony, w sensie, że przyjdzie z wodorem albo OZE i wszystko się rozwiąże, będzie super i ta kopalnia tak płynnie zniknie i wszystko będzie w porządku. Naprawdę tak jak właśnie, no tak jak, także też kwestia jest taka, że jak tutaj pan mówił, z czym się kojarzy Kalisz, no koniec się kojarzy jednoznacznie z kopalnią, czy się tego chce, czy się nie chce. Tylko kwestia jest taka, że ten właśnie pewnie kopalnia, jak ten mityczny inwestor kiedyś przyszedł do Konina akurat i tak naprawdę rozwinął całe to miasto i ludzie trochę żyją z nim i ten cały czas i raczej jest trudno ten mit złamać. I na dobrą sprawę tutaj też bym się zgadzał właśnie z panią, która się tu mówiła, że trzeba miasto przyjazne zrobić. Pani mówiła? Obie? Wszyscy naraz, ale wszyscy po kolei. Ja też tak uważam, no bo mimo wszystko no, te mniejsze, średnie, czy małe, czy średnie miasta się wyludniają i ja już jestem takiego zdania, że go się nie da zatrzymać. Możemy ewentualnie wyhamować ten upływ mieszkańców z tych miast tak naprawdę. Czy chcemy, czy nie, no niestety ten proces będzie trwał, tak przynajmniej ja do tego podchodzę. I uważam też, że głównym celem powinno być stworzenie miasta, które będzie przyjazne dla mieszkańców i w którym ludzie będzie się chciało mieszkać, funkcjonować, działać, żyć tam, organizować spotkania i urzędniki, pracować i tak dalej. Ja też się pytałem do Kaliny, bo mówiłaś, że tak do ciebie. Mówiłaś o tym transporcie, że macie mało połączeń. Ja już ci mówiłem, że teraz przyjechaliśmy akurat samochodem, a ja podjęłaś taką misję kiedyś, żeby przyjechać do Konina z Kalisza pociągiem? Nie, bo nie podjeżdżałam. Nie, też przez Poznań. Ja podjechałem w czerwcu, jak przyjechałem, ja byłem pociągiem tutaj. Ja jechałem 5 godzin tutaj. No, no nie, no nie ma, nie? Ale to ma 47 km w linii prostej dzisiaj, nawet nie wychałem, sprawdziłem specjalnie na tablicy. Teraz są trzy, z czego są dwa prywatne. Jeden wczoraj sprawdzałem specjalnie na dzisiaj. Jeden jest o 6 rano, drugi jest 22, i jeden w środku jest chyba o 11, czy jakoś tak. Więc mamy takie właśnie połączenia tutaj i mówiła, że macie kilkanaście połączeń do Poznania. Nie tak? Dobrze pamiętam? Czy coś? Nie, nie, nie. Do Poznania. Tak, ja też do Poznania jest kilka, ale gorzej jest z Wrocławiem, bo są dziury. Po prostu są dziury czasowe. Są Kwestia jest taka, że my mamy połączenia Poznań-Warszawa. I jedno chyba tygodniowo jest do Krakowa, nie wiem jak ono jedzie, szczerze mówiąc. I też mnie zahacza o Łódź, to mnie w ogóle dziwi, że jest takie coś. Ale to jest jedno na tydzień. I my mamy takich połączeń z Poznaniem kilkanaście, faktem, ale z Warszawą mamy, nie wiem, kilka. I teraz, a teraz jest jeszcze bardziej kilka, bo teraz mamy tylko Eurocity, Intercity, bilet od 60 do 120 zł. I no sorry, ale to nie zbyt wiele ludzi tym powie. Ja akurat musiałem jechać, bo myślałem, że dostać do Konina i zapłacić 121 zł za to. Teraz zauważyłem, że jakaś jedna spółka materka się pojawiła, która dojedzie z Warszawy do Konina w remoncie. No więc kwestia transportu się przedstawia tak, że Konin wbrew pozorom, poza tym, że ma połączenie Poznań-Warszawa, też nie ma dobrych połączeń.
tak naprawdę. Tu... Ale macie autostradę pod bokiem i to was trochę gubi. No tak. W sensie, że wiele osób korzysta z tej autostrady, dojeżdżając do pracy, co oznacza, że Wiesz, ile płacisz za dojazd autostradą z Konina do Poznania? 40 zł, bo są 4 bramki. Czyli w jedną stronę, w drugą stronę płacisz drugie 40 zł, czyli 80 zł za przejazd. Ale nie jest tak, że jest jakaś dosyć duża grupa ludzi dojeżdżających do pracy, bo tak przynajmniej tak jest, ale z doświadczenia ci powiem, że ludzie nie jeżdżą autostradą. A, no dobra, no. No nie? Że no, sukces, że nie tak dalej. Nie autostradą? Z półtorej godziny, tyle co pociągu mniej więcej. Tak naprawdę za dobrą sprawę lepiej się udać pociągiem do Poznania. Nie, dobra. No to w ramach konkluzji Margaret, tak? Z tego co tu było mówione, kilka wniosków się tutaj nasuwa. Rzeczywiście większość rzeczy nie jest zależna. Kwestia transportu. Rzeczywiście Kalin można by było rozumieć pod tym kątem, gdyby były lepsze połączenia z Poznaniem, Wrocławiem. Połowa ludności Łodzi dojeżdża do Warszawy do pracy. To samo mogło być u nas. Kalisz, poza tym cały czas wychodzi w nas nasza polska przywara, czyli nasze kacki. Wyciągamy wszystkie złe strony miasta, no widzicie, mamy dobre. Na przykład Kalisz jest jednym chyba z niewielu miast, gdzie ocieplone są prawie wszystkie bloki. Ja nie znam na przykład bloku, który nie jest ocieplony. Czyli... Tak? Ale to jest wyjątek mój blok. No. Nie. Spółdzielnie tak samo. Spółdzielnie tak samo. Wszelkie wspólnoty tak samo. Większość bloków jest po prostu ocieplone. To jest plus. To jest plus dla życia mieszkańców. Poprawić komunikację miejską rzeczywiście i nie, rzeczywiście nie darmową, ale poprawioną, żeby te połączenia były rozsądne, żeby ja nie musiał na szałę jechać, objeżdżając pół miasta. Brakuje podmiejskiej komunikacji. Tak, i brakuje komunikacji podmiejskiej, kiedyś było. Tego nikt generalnie nie rozwija. Co prawda nie wiem, czy ona stała na egzamin, dlatego że Kalisz leży w takim specyficznym miejscu, praktycznie w zagłębiu rolniczym. Ale to jest tak, właśnie co mówiła Basia wcześniej, że na przykład studenci kaliscy to są studenci z tych właśnie miejscowości około Kalisty. Nie mają możliwości dojechania. I oni potem wyjeżdżają do wszystko sprowadza się z tego. Ale to zaraz będą podsumowania. Zbieramy głosy, wynotujcie. Z czego wszystkiego wynika jedno. Tak długo nie będzie żadnych zmian, dopóki samorządy będą mylone z wielką. Tak długo, dopóki partie polityczne będą przedstawiały swoich kandydatów do samorządów, nie będziemy mieć prawdziwych włodarzy. Prawdziwych włodarzy powinni przedstawiać mieszkańcy. I to jest ten plus. Tego nie jesteśmy w stanie przeprowadzić sami oczywiście, ale możemy tutaj... Tak, kiedy ostatnio mieliśmy partyjnego prezydenta? Teoretycznie, ale generalnie wybory były podporządkowane partii. Właśnie chodzi o to, żeby nie były. Cały czas mamy bezpartyjny. No, bezpartyjny jest tak, bo ja bym mówię, no można zacząć pracować nad tym, żeby kandydaci, wybory w ogóle samorządowe były na zupełnie innych zasadach, jak to zostało. Bo nam tutaj chodzi głównie o włodarze miasta, a nie kraju. Dziękuję. Ktoś jeszcze z nas? Chciałabym powiedzieć właśnie tutaj o jednej rzeczy, o komunikacji. Mówimy o studentach, na pewno to jest ważne, ale od 20 lat jest problem młodzieży dojeżdżającej z miejscowości Wolica, Kościelna Wieś, Borek i tam jeszcze okolice. No mówimy, że miasto wyludniało. Nie, to jest nieprawda. Kaliszan jest bardzo dużo, tylko Kaliszan nie mieszkających w Kaliszu. I jeżeli my nie powiemy sobie o tym, że Kaliszanie są, którzy nie mieszkają, a stało to się tylko przypadkowo, że zostaliśmy miastem powiatem, który się kończy na Alisie i ja widząc z miasta, z okna Kalisz, nie mogę do niego dojechać, a do swojej gminy mam 8 km.
No ale oczywiście mam mieszkanie w Kaliszu, rodzina w Kaliszu, cały czas przebywam w Kaliszu, dzieci chodzą do szkoły. I tu jest naprawdę prawdziwy problem, ponieważ rodzice, nawet najbogatsi, mają pewien moment taki, że trzy samochody, które zanieczyszczają Kalisz, to jest za mało, bo o godzinie 11 14-letnie dziecko musi jechać do szkoły. Do szkoły w Kaliszu. Gimnazjum, szkoły średniej, no powiedzmy to od szkoły średniej, od techników, tak? To jest nasz, robimy analizę SWOT, to jest nasz plus. Te dzieciaki kupią coś w sklepie, czy my tu nie tracimy. I teraz dam Państwu przykład naprawdę kuriozalny w ulicy, w której mieszkam. Autobus MPK jedzie sobie przez lasy. Las Kaliski zanieczyszcza, prawda? Dojeżdża do szpitala na Wolicy i od 20 lat dokładnie są pisane przez młodzież w tym wieku szkolnym, szkoły średniej, wnioski do prezesa MPK, czy no nie wiem, czy nie wiem, jak to się nazywa, ale nie korzystały, więc nie wiem, mogę im tutaj nazwę mylić. Od 20 lat. I co wakacje przychodzi jakaś inna młodzież, ja oczywiście się wpisuję, nie, prawda, tak jak na Dziurelle, no ale to taka się skutkuje, nie, Dziurella, to jest za mało podpisów, 700, ile nie wiadomo, ile trzeba, no nikt się już nie dowie, bo się boi, to 5 tysięcy, może byśmy zdobyli 5 tysięcy, no ale jak powiedział prezydent 700, kurde, za mało, no to chyba już żeśmy sobie za dużo podskoczyli, to już nie pytamy się, czy 5 tysięcy wystarczy. Bo wtedy by się wszyscy ludzie nawet może na złość, nie wiedząc, kto jest Dziurella. Zebraliby 5 tysięcy, musieliby coś z tym zrobić, no ale już tu jest nie. Odpowiedź, 700 za mało przynieśliście. O Jezus, głodasz się daleko. No ale wracam, że mam temat taki wczorajszy. No i ci ludzie piszą się, zmieniają się prezesi, zmieniają się włodarze. W ogóle ta nazwa włodarz to jest komiczna. Bo to jest nasz przedstawiciel mieszkańców Kalisza, który nam służy, który wchodzi na ulicę, rozmawia i czasem jak spotka zupełnie obcą osobę, nie z komitetu osiedlowego, czy tam jakiejś innej organizacji, czy z kimu, tylko taką zwykłą, to może ona go natchnie. I tak naprawdę jest w innych państwach. No i teraz ciągle będą tego samochodu. Cały czas go nie ma. I teraz wyobraźcie sobie, że ten głupi autobus MPK 3B jedzie przez ten las i go zanieczyszcza, a wystarczyłoby, że jak on dojedzie do szpitala, to on nakręca, zjeżdża przez naszą wioskę, ta sama ilość kilometrów, ta sama ilość paliwa i zabiera dzieci do liceów i do szkół, z czym sobie nikt nie może poradzić. Naprawdę, taryfami jeżdżą. W wieku 16 lat robią prawo jazdy, tylko kolejny samochód wjechał zanieczyszczać Kalisz, bo rodzice nie dają rady. Z tym problemem, on jest dla nich straszny. No i co się dowiadują? Że tego autobusu przez następne 10 lat nie będzie, ale za to komunikacja jest darmowa. Ile głowy nie spali? No i jeszcze przy okazji, jak tutaj widzę młodarzy, o ten zapas się chciałam zapytać, który w ciągu 2 miesięcy miał być zbudowany, po kiedy przyjdzie nowa władza. I jeszcze jedno, ostatnie. Wzięliśmy się kiedyś za Andruty. No więc zdziwieniem moim było, że ja przyjechałam do Czech, ale naprawdę nie wiedziałam tego. Wiedziałam, że Andruty to są nasze kaliskie, my je wypromujemy, ale to jest hicior. No żeśmy to zgłosili do Unii Europejskiej, nasze Andruty. Wjeżdżam do maleńkiej miejscowości w Czechach, oni mają 40 rodzajów Andrutów. I oni je promują. Oni mają w każdym sklepie, oni mają na nim różne przepiękne obrazki z zabytkami. Więc teraz wyobraźcie sobie, jakby te Andruty, ściągając szczegół, na każdym rodzaju tego opakowania andrutowego zrobić inne zdjęcie z naszym kaliskim zabytkiem, puścić to w Polskę. Już przyjeżdżają. Dlatego tak po prostu wiadomo, takich pomysłów jest masę. Wydaje mi się, że należy zacząć od analizy SWOT, których na pewno jest wiele starych, popatrzeć, przedstawić ludziom i niech każdy coś powie. Może 100 powie głupio, a 2 powie mądrze i coś na tym tle zrobimy. Dziękuję. Tutaj jest zgłoszenie i zaraz do pana wrócę. Może tam jeszcze pani. Dzień dobry, mam z Kalina. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo krótko, bo pani mnie zainspirowała do właśnie tej wypowiedzi. Jest coś takiego jak suburbanizacja chyba podanie, tak? To jest wyludnianie właśnie, ludzie się przenoszą do gmin ościennych wokół miast, które się wyludniają. I ja myślę, że tam się oddałam za mnie, przepraszam. Myślę, że problem polega, że to też jest jeden z problemów, który jest ważny w takich miastach, dlaczego ludzie nie są aktywni, bo przez tą aktywność też rozumiemy rozwój miasta. Że wyprowadzają się do tych gmin i tutaj właśnie jest komunikacja siada, ponieważ właśnie mają po 3 samochody, bo muszą dojeżdżać, bo nie ma komunikacji. Raz, dwa, nie angażują się w aktywność w mieście, która też, no, zaangażowanie mieszkańców takie, czy plac budować, czy przedszkole, bo mają to w gminie, do której się wyprowadzili, a jednocześnie za tym idzie odpływ podatków, czyli kasy do miasta. O czymś jeszcze chciałam powiedzieć, samochody, podatki.
no i o aktywności mieszkańców. Myślę, że są takie trzy ważne rzeczy, które mieszkańcy przenoszą się pod miasto, często zamieszkując osiedle gminy i tam właśnie odprowadzają kasę i swoją aktywność. Na czym miasto jako formę zarobkowania to traktuje? Tak, tak. I korzystają z infrastruktury. Tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Jakub Bubycha, witam Państwa, że siedział. Ja chciałbym poruszyć tutaj właśnie temat taki bardziej kulturowy, sportowy. Myślę, że według takiego mojego myślenia, że to co tam wychodzi, to co mamy jakieś osiągi, powinniśmy to rozwijać. Nikt nie powiedział o naszych osiągach sportowych, o wydarzeniach, które są w Kaliszu. Bo na przykład mi się Kalisz w takim spektrum sportowym, bo ja rzeczy pielniaków, tak? Z naszymi piłkarzami ręcznymi. Jeszcze to, o czym nikt nie mówił, ja mówię tutaj z takiej dobrej strony, tutaj pan poruszył sprawę tych oświetlenia tych klubów, także właśnie będę do tej sprawy sportowej. Mamy według, teraz dostaliśmy nagrodę na podsumowanie roku sportowego, że Kalisz, drugie miasto w Wielkopolsce, co do osiągnięć sportowych. No oczywiście pierwszym jest Poznań, no bo możemy zobaczyć, że to są takie ośrodki, takie pieniądze dla pieniądze. Tam są takie akademie, że po prostu nie mamy z kim konkurować, tak? Pod względem liczebności i tak dalej. Ale no proszę Państwa, no mamy drugie miejsce w Wielkopolsce, no to nie trzeba rozwijać. Moim zdaniem pieniądze i jakieś perspektywy na ten sport są, dlatego że na przykład MKS, tak? No mamy duże osiągnięcia, nasi śpiewnicy są znani na całym świecie. Także myślę, że pieniądze powinny iść na to, co nam wychodzi, w jakim kierunku mamy osiągnięcia i chwałę na Polski, nawet na cały świat. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała do tego, o czym Pani mówiła, wspomina, więc może, żeby nie zgubić wątku, to jakby mowa pierwsza. Dobrze, to już na pewno nie sięgnę. No nie, ja bym chciała do tego. Czy ja bym poprosić tych z Państwa, którzy będą chcieli zabrać głos, żeby teraz podnieśli ręce, żeby wiedziały jeszcze, bo... Dobrze, czy jeszcze tutaj Panowie i potem... Dzień dobry, Ludmiła Biela, ja chciałam o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, to o czym Pani wspomniała, wprowadzanie się do miasta. Ja jestem tego żywym przykładem, ponieważ mieszkam 10 km od Kalisza, ale moje życie i tak się toczy w mieście. Bo ja w mieście mam pracę i moje dziecko w mieście chodzi do szkoły. Więc to nie jest zupełnie tak, że ludzie mieszkający gdzieś w gminach, oni nie są aktywni w mieście. Wszyscy, którzy mieszkają na tych młodych osiedlach, które dopiero powstają, ci wszyscy ludzie są związani z miastem. Każdy dzieciak, który jeździ do szkoły i faktycznie, co jest problemem, to kwestia komunikacji. Ja ze Stopna, proszę Państwa, mam 2 PKS dziennie i na tym jest koniec i nie ma możliwości i ja niestety mam 2 samochody w domu, ale sąsiedzi mają 4, dlatego że są 4 dorosłe osoby. I jest problem z komunikacją, bo każdy inaczej zaczyna pracę, inaczej zaczyna szkołę. Oczywiście to jest bardzo nieekologiczne, tak? Można przesiąść się, dojadę sobie do Piwonic, przesiądę się na rower miejski. Ale to też jest problem, bo z plecakiem na plecach i jeszcze ja pracuję w szkole, też wiadomo, na sportowo taka upocona nie pojadę, no logistycznie jest to trudne, nie da się za bardzo. Więc ewentualnie mogę się wtedy przesiąść na KLA, ale to już są jednak problemy. I mimo, że się staram, nie oszukujmy się, średnio to wychodzi. Jedynie we wakacje, czy kiedy jest czas wolny, czy niedziela, to tak. Jest ta możliwość. Czyli podstawowy problem komunikacja, bo ja myślę, że z tym zaangażowaniem to nawet nie jest tak źle, bo ludzie naprawdę z mojej ulicy, oni dojeżdżają do Kalisza, tu pracują, tu jest szkoła, tu się angażują. A druga jeszcze kwestia też związana ze szkołą. Pracę zaczynałam w TPF-ie i chciałam zapytać Państwa, którzy też mają dostęp do miasta tutaj i z Rady Miasta, bo ja nie wiem, jakie są losy TPF-u, jedynie wiem od koleżanek, które tam pracują, że są żałosne. Że tam z trudem można utworzyć jedną klasę w TPF-ie, a kiedyś to było świetne technikum. Prosperujące w Kaliszu, wiadomo, fabryka budowy fortepianów. Ale przecież są firmy, tak, czy na Obozowej, czy gdzieś tam jeszcze, na rynku kaliskim i te firmy wychodzą w świat, bo przecież handlują z Francją, z różnymi innymi. Z całym światem. Tak, z całym światem i Stany i tak dalej. Są firmy, które przecież idą w fortepiany. A technikum budowy fortepianów, chyba jedyne takie w Polsce, nie wiem, gdzie jest jeszcze jakieś, to technikum upada. I proszę Państwa, rozmawiałam z koleżankami, nauczycielkami, które kilka lat temu były u naczelnika Wydziału Edukacji. I też kłóciły się tam, biły o sprawę, bo nie było polityki miasta takiej, która by to technikum wzmacniała. Wręcz przeciwnie, nikomu na tym nie zależało, żeby to technikum dobrze prosperowało.
Więc może teraz też jest czas na to, żeby coś reaktywować, bo rzeczywiście chętnych tam będzie coraz mniej, bo jak szkoła jest słaba, szkoła nie przyciąga, to nie będzie też chętnych uczniów. A mamy i szkołę muzyczną, jakieś to zaplecze jest. I znam osoby, które kończą technikum i przyjeżdżają czasami te, które mieszkają w Bursie, koło szkoły, to są ludzie z całej Polski. Więc co z tym technikum? A bo to podziwiamy, to jest chyba taka druga szkoła w Europie, tak? Nie, bo nie wiem. Ale na pewno jest jedyna w Polsce. Tutaj mamy głos. Nazywam się Waldemar Kupny, jestem z Rady Osiedla Korczak w Kaliszu. Słyszałem wiele głosów na temat braku zaangażowania się naszych mieszkańców w sprawy miasta. Ja mam taką tylko jedną uwagę. Działam w samorządzie terytorialnym w najniższym szczeblu od 3 kadencji, czyli 12 lat. I w tej chwili podjęliśmy uchwałę w Radzie Osiedla o skierowaniu pisma do miasta, ponieważ od 12 lat, a w zasadzie niektóre sprawy znacznie dłużej, sprawy są po prostu niezałatwiane pomimo monitorowania i ciągłego przypominania o tych sprawach. Jak mają się ludzie angażować, jeżeli mają poczucie, że ich starania, za przeproszeniem, to jest zdanie wyłoszczane. Nie ma poczucia sprawczości, jeżeli chodzi o tych ludzi na samym dole. Co z tego, że on się nagada, jak przykładowo głupia sprawa wylewających się ścieków na teren parku nad Krębicą trwa już 16 lat. Dokładnie. Dziękuję. Ale tak już Pachowski, proszę Państwa, to powiem może, żebyśmy pomówili o generalach. Miasto Kalisz, jego władze nie mają żadnej wizji tego miasta. Jeśli zapytamy pana prezydenta, wiceprezydentów radnych, jak ma wyglądać nasze miasto za 10 lat, 15, tylko 2050, to nie wiedzą. Ile ma być samochodów na 1000 mieszkańców? Jaki ma być procent ludzi ma podróżować autobusami? Jaki procent na rowerach? Jaki procent chodzi pieszo? Nie wiedzą. Jak ma wyglądać rozwój urbanistyczny? Czy mamy budować kolejne osiedla rozrzuconych bloków, czy kolejne osiedla dobudowywać zabudowy pierzejowej? Nie wiedzą. Nie otrzymamy takiej odpowiedzi. Dlaczego tego nie wiedzą? Pierwszą przeszkodą jest straszliwa niewiedza, żeby nie powiedzieć wprost, ignorancja naszych decydentów. Są to ludzie, którzy nie czytają książek, nie wiedzą, w jakiej sytuacji znajduje się świat, nie potrafią w związku z tym, po pierwsze nie potrafią zdefiniować jasno problemów tego miasta. Jeśli chcemy jakąś strategię zbudować na rozwoju miasta, żeby te wszystkie problemy wyjaśnić, najpierw musimy zrobić listę tak zwanych słabych stron, problemów. Ale żeby zrobić tę listę, też trzeba mieć świadomość. Jeśli ktoś, pan decydent, czy to polityczny, pochodzący z wyboru, czy urzędnik mianowany przez niego, nie przyjmuje do wiadomości na przykład tego, że 650 tysięcy sam aut, 650 aut na 1000 mieszkańców zabija miasto, to dla niego to nie jest problem. Jeśli to nie jest dla niego problem, jeśli tego nie przedstawi jako problem, to nie robi nic, żeby temu problemowi zaradzić. Jeśli nie potrafi sobie powiedzieć, że kolejne osiedle rozproszonych bloków rozprasza miasto i powoduje różnego rodzaju nieudolności, no to temu nie będzie przeciwdziałał. Nie wpisze tego na listę problemów, nie będzie temu przeciwdziałał. I tak dalej. Można by wiele sfer wymieniać. Ja się trzymam tej, która, jak Państwo wiedzą, jak widziała najbardziej aktywnie. Więc tak, pierwsze to jest niewiedza. Nie mam pojęcia. I bym chciał, żebyśmy się może zastanowili, jak tej niewiedzy przełamać. Znam tych ludzi. Z wieloma jestem od lat na ty. Zanoszę im książki, kładę, podsuwam. Oni te książki odpychają, mówią, jak to powiedział, to coś strasznego, jeden z drogowców na jakiejś tam radzie, odsuwając chyba, nie wiem, miasta dla ludzi wiela, kompendium podstawowe dla władz miasta, dla decydentów, powiedział, proszę pana, ta wiedza miast polskich nie dotyczy. To jest tak, jakby powiedział, że w Kaliszu, w Polsce 2 plus 2 nie równa się 4. W Kopenhadze się równa 4, w Melbourne, w Nowym Jorku, ale w Kaliszu nie. W Kaliszu może 3, może 5, a tak naprawdę to nie wiadomo.
I ja nie mam pojęcia, jak temu przeciwdziałać. Nie wiem, nie wiem, zastanówcie się. Więc tak, pierwsze to jest niewiedza, druga to jest bariera mentalna. Myślę, że w Polsce to się bierze stąd, z takiego ciężkiego upicia się ludzi władzy władzą i swoją rzekomą doskonałość. Ktoś zostaje radnym, prezydentem, wiceprezydentem i uważa, że on już nie musi poszerzać swojej wiedzy, bo skoro został prezydentem, wiceprezydentem radnym, to już wszystko wie, już powiedzmy władzy. To jest jakieś w ogóle, gdzieś tam idzie jeszcze od czasu Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Naprawdę też nie mam pojęcia, jak temu przeciwdziałać. To jedyne, co mi przychodzi, to jest trwały nacisk społeczny, ale to wymaga nacisku grupowego. Tam jeden Pacholski, czy tam jeden Andrzejewski, czy tam jeden tam radca Gąsior, który to będzie robił, nie wystarczy. To musi być nacisk. Naprawdę trzeba naciskać. I tu dochodzimy do drugiej słabości. Otóż faktycznie nie mamy naciskać. Organizacje, w których udziałamy, są słabe, liczą po kilka tak naprawdę działających osób, formalnie paręnaście, naprawdę po kilka. Ta, która działała właśnie w tej sprawie transportu, nowego modelu transportu, przestała działać w latach technologicznym, już nie dawała rady. Tak się odbijała od ściany. Więc nie ma. Jeśli my, społeczeństwo obywatelskie, a tu akurat przyszli ci, którzy powiedz nam od dawna, od 5 lat przychodzą na takie spotkania, działają w różnych organizacjach, plus cały czas dochodzi ktoś nowy się tam wyrusza. Jeśli my razem się nie zbierzemy, nie zorganizujemy nacisku odpowiedniego na władzę, trwałego nacisku, oni się nie zmienią, nie zmienią swojego postępowania. Bo po co? Nie mają żadnego powodu. I na tym polega problem. Więc tak, jeśli chcemy zmienić tam miasto, to tak, musi powstać wizja, strategia jasna rozwoju. Ta strategia, jaka tam miasto ma tak zwaną strategię rozwoju, ale to jest śmieć. Powiedzmy sobie szczerze. Tam są jakieś ogólne kierunki wyznaczone, nawet całkiem poprawnie, ale zbyt bardzo ogólnie, ale tam nie ma żadnych etapów wpisanych. To jest taki coś, taka podpinka właśnie po to, żeby starać się o dotacje unijne. Skoro mówię o dotacjach, to chciałem zwrócić uwagę tym, którzy tutaj mówili, że miasto potrzebuje pomocy z zewnątrz. To miasto, samo inne polskie miasta, dostaje największą pomoc z zewnątrz, jaką kiedykolwiek w ogóle na świecie dawano. To są dotacje unijne. Nikt żadnego miasta na świecie nie dostawał czegoś takiego w tak długim okresie, jeszcze nie będą dostawać. Olbrzymie pieniądze, które kaliska klasa polityczna trwoni na błędnym modelu rozwoju, które zamiast rozwijać miasto, utrwalają jego niedorozwój. Więc to jakby patrzmy tutaj na to, co my możemy zrobić. Jeśli chodzi o deklarację, może ona będzie, a może nie będzie, a nawet jeśli będzie, i naprawdę stałą jakby taką konsekwencją wdrażana, nie jest powiedziane, że Kalisz znajdzie się na liście miast, do których jakiś urząd trafi, a zresztą nawet gdyby trafił. No to przyjedzie tam 200 pewnie, nie wszyscy chcą się z Warszawy przenieść do Kalisza, przyjedzie powiedzmy 200 osób z rodzinami, to będzie raptem 600. To jakoś nie zmieni bardzo, bardzo pejzażu tego miasta. Jeśli my tutaj, dysponując tymi zasobami, które dysponujemy, nie wygospodarujemy ich, nie będziemy nimi gospodarować dobrze, mądrze, patrząc w przyszłość i robiąc to zgodnie z zasadami, jakie robią miasta na zachodzie, które przecież też przećwiczyły samochodozy, przećwiczyły miasto rozproszone, które wyciągnęły z tego wnioski, wypracowały narzędzia do zmiany tego, jeśli my nie będziemy tych narzędzi używać, bo decydenci ich nie przyjmują do wiadomości, to żadna siła działająca z zewnątrz nam nie pomoże. Dziękuję. Zmobilizowany będzie zgodny, bo chciałem odpowiedzieć na anegdotę pokazującą, że nie wszędzie są takie same oczekiwania komunikacyjne. Kilka lat temu chciałem troszeczkę poprawić komunikację w Kościelnej Wsi, gdzie mieszkałem. A to jest, jak ktoś nie wie, miejscowość przygraniczna. Przy samej granicy z Kaliszem jest duże osiedle, na którym mieszkało około 1000 osób. Zameldowanych wtedy było około 300. I chciałem, żeby autobus właśnie przejeżdżał przez to osiedle i dowoził również dzieci z tego osiedla. Spotkamy się przypadkiem na sesji Rady Gminy z mieszkańcami z tego osiedla, którzy protestowali akurat przeciwko pomysłowi zbudowania tam przedszkola. I odpowiedź była krótka, że a po co nam autobus?
Znaczy, no w sumie nam nie przeszkadza, ale ci z bloków będą protestować, to my ich poprzemy. Więc tam w ogóle są miejscowości tak przegraniczne, gdzie nikt nie widzi potrzeby funkcjonowania autobusu. Dziękuję bardzo za wszystkie głosy. I teraz poprosimy Państwa o krótkie podsumowanie. Zaczniemy z tej strony. Szczerze, bo ja już nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Ja się najpierw odniosę może do tego TBR-u, bo to jest rzecz, którą mi Pani przypomniała, zapomniałam o tym powiedzieć. To jest trochę to, co się tutaj dzieje w Kaliszu, że mamy dziedzictwo, które nas absolutnie wyróżnia. To jest po prostu wyjątkowa sytuacja, a być może się narażę teraz komuś. Stawiamy sobie żaby w parku, szukając do tego ideologii po prostu i robiąc z tego jakąś nową kaliską tradycję, która ma przyciągnąć do nas turystów. W życiu nie przyciągnie, no nie ma szans. Stawiajmy na to, co nas wyróżnia. Szczypiorniak to samo. To są takie tematy, które są dla nas wyjątkowe i takie wypracowane, mocno po prostu podbite, myślę, że mogą pokazywać, że Kalisz to jest miasto wyjątkowe. No i ta rzecz po prostu, którą takiego olśnienia trochę dostałam w kwestii tej komunikacji podmiejskiej, no bo mówimy ciągle o dojazdach do Poznania. Owszem, to jest super ważne, wiadomo, że to daje nam możliwości pracy w dużych miastach. Ale przypomniało mi się, kiedy ja sama dojeżdżałam do liceum z małej podpilskiej miejscowości i dla mnie ten wyjazd do miasta to było zawsze coś super fajnego. Tak? Ja myślę, że to ci ludzie, którzy mieszkają właśnie w okolicy, my jesteśmy dla nich atrakcją. Nie jesteśmy atrakcją dla Poznania ani dla Wrocławia. Jesteśmy atrakcją dla tych ludzi, którzy by chętnie spędzili wieczór w Kaliszu, gdyby mieli jak wrócić do domu. Przez właściwie, nie wiem, chyba 10 lat robiąc festiwal Multiart, robiliśmy go na początku października, wierząc w to, że robimy go dla studentów kaliskich. I w końcu jedna mądra koleżanka powiedziała, ale dla jakich studentów kaliskich? Przecież kaliscy studenci są już z powrotem w Kotowiecku, w Stobnie, gdzieś tam. Przecież oni nie mają jak dojechać do domu później, więc na kogo wy tutaj czekacie? I my rzeczywiście, już pomijając wszystko, zmieniliśmy termin festiwalu, już nie robimy go dla studentów, bo wiemy, że ewentualni studenci to są ci, którzy pojadą w październiku na studia gdzieś tam i oni przyjdą do nas na ten festiwal. Natomiast myślę, że jakby tutaj wzmocnienie tej komunikacji podmiejskiej, to jest w ogóle nasza szansa na to, żeby się tutaj zagęściło. No. Jedyna chyba, no. Wieczorne miasto, ludzie mówią... Ale dokładnie, to, no dokładnie. Jeszcze chcę to powiedzieć właśnie, co... Przepraszam, że tak przerywam, ale jeszcze, co to jest, że na przykład idzie się w tygodniu, albo nawet w weekend, pod ratusz, jest godzina 21 i wszystkie lokale są pozamykane. Tak jest. No to myślę, że to się wszystko wiąże właśnie. Tak naprawdę i tyle. I dobra, ja nie będę przedłużać, chyba to co najważniejsze powiedziałam, dzięki. No tematów jest tu cała masa. Komunikacja tak super jest, to na pewno byłoby, znaczy w ogóle nie ma o czym dyskutować, powinna być, tak? Ale padło tutaj takie sformułowanie, z którym się bardzo nie zgadzam, że wyludnianie miasta jest być może nieuniknione. To znaczy, powinniśmy potraktować bardzo serio problem wyludniania i naprawdę postawić sobie, jeśli to dalej będzie postępować, to jest po nas, to jest po naszym mieście. To nie jest tak, że to możemy sobie zignorować. My to musimy zatrzymać, po prostu. Jeśli to miasto ma funkcjonować, to ono nie może się wyludniać i może, nie może mieć 60 tysięcy, bo to naprawdę dla nas wszystkich to będzie bardzo przykre doświadczenie, więc to jest, moim zdaniem, główny problem, który powinniśmy postawić jako najważniejszy, to żeby to miasto przestało się, ja nie mówię, że ono ma mieć 150 tysięcy, ale musi się przestać wyludniać, tak? Ono się wyludnia z jednej strony przez to, że ludzie odpływają do większych ośrodków, a z drugiej strony przez tą suburbanizację, że ludzie mieszkają w Stobnie na przykład, tak? I to, że oni mieszkają w tym Stobnie, fajne, ale miasto na tym traci, naprawdę, miasto na tym traci podatki, miasto na tym traci te korki, smog i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna z rzeczy, która nas boli jako miasto. To, że ludzie wyjeżdżają też pod miasto. I mówimy miasto, ale to naprawdę są bardzo konkretne rzeczy, na które musimy sobie poradzić. Tak? Albo to miasto będzie, no teraz będą trudne rzeczy, które powiem, ale albo zrobimy coś i te migracje
albo wewnętrzne, albo zewnętrzne nas zasilą, tak? Czyli albo ludzie tu przyjadą spod miasta, albo z innych ośrodków, albo przyjadą do nas ludzie z zagranicy, albo będziemy mieli duży problem. Albo zmieni, jeśli mówicie o komunikacji podmiejskiej, albo się zmieni prawo i... Bo w tej chwili naprawdę miasto, prezydent miasta nie ma żadnego interesu, żeby zapewniać komunikację dostępną. Znaczy, de facto nie ma prawnie żadnego interesu, tak? Prawnie nie ma żadnego interesu, nie ma żadnego, te gminy nie chcą płacić za to. Więc albo się zmieni to prawo i będzie wymuszona współpraca między miastem i gminami w jakiś sposób, bo to można zrobić, to się da zrobić, można tę współpracę wymusić po prostu, tak? Albo to miasto trzeba powiększać, czego wiele osób nie chce słyszeć, ale albo, no nie ma innego wyjścia, tak? Jakby pozwolimy sobie, żeby 50 tysięcy ludzi mieszkało pod Kaliszem, a 50 tysięcy w Kaliszu, to naprawdę Kalisz tego nie przetrwa, uwierzcie mi. Więc to jest według mnie najważniejszy problem, którego nie możemy przejść obok. My musimy coś zrobić z wyludnieniem się miasta. Przemysł. Pan powiedział, że nie mówiliśmy o przemyśle. To nie do końca się zgadza, bo mówiliśmy, może to nie padło wprost, też tutaj kolega powiedział, że o lokowaniu firm i tak dalej. Przemysł, mówiliśmy o niszach, które musimy znaleźć. Tak? I właśnie tą naszą niszą może być jedną z kilku, które będziemy wykorzystywać, ta renowacja fortepianów, która jest na skalę chyba europejską. Mamy tu firmy unikalne, które robią na skalę europejską. I to są właśnie nisze. Ja nie mówię o niszach jakiejś abstrakcji, tylko właśnie o tych, które musimy szukać i które wykorzystywać. Jeśli mówimy o pomyśle na miasto, o tym, z czego ono ma żyć, gdzie ludzie mają pracować i zarabiać, to właśnie cały czas mówimy o tym, o przemyśle, o usługach i tak dalej. Także cały czas, moim zdaniem, ten przemysł gdzieś tam w tył głowy ja przynajmniej mam i cały czas też o tym myślę. Tak jak mówię o deglomeracji, to jeszcze też, to nie mówię tylko i wyłącznie o urzędach, ale mówię też, i to jest w tym raporcie, że państwo ma możliwość prowadzenia polityki lokowania siedzib swoich firm, tak? I tego nie robi. Jest kilka dosłownie firm, które są poza Warszawą ulokowane dużych, a które mogłyby być w mniejszych miastach i mogłyby te miasta zasilać i pracą, i podatkami, i ludźmi, którzy by tu przyjechali, tak? I jeszcze tylko dwie krótkie sprawy. Często tutaj takie coś pada, że ja to rozumiem i ja nie chcę, żebyście Państwo czuli, że ja to krytykuję, ale żeby nasze sukcesy były w mediach ogólnopolskich, żebyśmy byli znani i tak dalej. Pewnie, to jest miłe, fajne i przyjemne, ale musimy sobie zadać pytanie, co jest dla nas miarą sukcesu naszego miejskiego? Czy to, że będziemy w telewizji gdzieś tam, musimy właśnie, wydaje mi się, że musimy przestać ten sposób sobie myśleć, że naszą miarą sukcesu jest to, że będziemy gdzieś tam w TVN-ie czy gdzieś wspomnieni, tak? Naszą miarą sukcesu ma być to, że nam się tu dobrze żyje, tak? Że ten sport się rozwija, fajnie, ale nie musi to być tylko sport wyczynowy, na który wydajemy setki tysięcy, ale może to musi być sport masowy, może to mogą być rolkarze i bądźmy z tego szczęśliwi, że 1000 osób pojedzie na rolkach przez miasto. Dla mnie to jest osobiście większy sukces niż, że mamy, nie wiem, ekstraligową drużynę piłkarską. Taki przykład, tak? Modowanie milionów w sport wyczynowy versus coś dla mieszkańców, z czego będą zadowoleni, z czego będą się cieszyć. No naprawdę musimy wyważyć, nie tylko mierzyć nasz sukces tym, że jesteśmy znani w Polsce. To jest takie moje główne przesłanie. I tutaj ostatnia rzecz. Dzisiaj trafiłem na taki tekst Średnie miasta, czyli bycie pomiędzy, pani Magdalena Kubecka. Ja uwielbiam dobre cytaty i wam to przeczytam, bo naprawdę jest fajne. Lepiej by się pewnie dało powiedzieć. Tutaj dwa zdania wyjmę z ostatniej strony. Ona się odwołuje do jakichś badań, ale mniejsza o to. Założeniem autorki jest, by wszystkie miasta traktować jako zwyczajne, nie odbiegające od żadnego idealizowanego modelu, bo takiego modelu po prostu nie można w obiektywny sposób utworzyć. Postuluję, aby do miast średnich nie przykładać automatycznie w sposób paternalistyczny perspektywy dużego miasta. Nie zakładać, że Warszawa stanowi jakiś wzorzec, a pozostałe miasta powinny ją naśladować i próbować doścignąć. Można to nazwać unikaniem perspektywy warszawocentrycznej czy wielkomiejskocentrycznej. Średnie miasta nie muszą niczego doganiać ani niczego dorównywać. Mają swoją specyfikę i w tej swojej zwyczajności są nadzwyczajne. Właściwie Arek Pocholski powiedział to samo, co ja powiedziałem, bo ja powiedziałem to takimi słowami, że kiedy ktoś zostaje prezydentem miasta, to spływa na niego wiedza wszelaka. Arek to nazwał ostrzej, po prostu wręcz
ignorancją. I muszę Państwu powiedzieć, że jako weteran wieloletniego walenia głową w mur, mam takie specyficzne obserwacje, to będzie takie trochę anegdotyczne. Przyszedłem jakieś do ratusza, tam była dyskusja jakaś, no i ja wyraziłem swoje zdanie, ono już zostało zlekceważone, bo to wiadomo, ten szaleniec Głochowicz co tam mówi. Po czym na tym samym spotkaniu była pani z Łodzi, która powiedziała to samo, tak? I nagle się okazało, że to jest w ogóle jakieś rewelacyjne, że dlaczego myśmy na to nie wpadli. Ostatnio miałem taką sytuację, że była dyskusja, ja się tam przeciwstawiłem pewnemu modelowi rewitalizacji, który nazywam takim modelem eventowym, no i słyszałem coś takiego. To co pan by zaproponował, żeby ożywić ten nasz rynek? No i oczywiście ja mam świadomość, że w takich dyskusjach, to cokolwiek ja powiem, to zaraz się znajdzie 20 powodów, dlaczego to jest złe, niedobre i tak dalej, dlaczego ja się nie znam. Więc ja myślę sobie, a ja was przychytrzę troszeczkę i mówię tak, ja mam tylko jedną propozycję. Proszę zaprosić pana Arkadiusza Bogusławskiego, to jest pan, który rewitalizował Księży Młyn, jest znakomitym specjalistą. Rozmawiałem z prawicowym politykiem, to powiedziałem coś takiego. No a w ogóle to ten pan Arkadiusz Bogusławski tam ma dosyć prawicowe poglądy, więc na pewno się panowie dogadacie. Reakcja? Po prostu nagle cisza, rozmowa się skończyła. Już nie było żadnej dyskusji. Nie, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko po prostu cisza. I ja trochę jak gdyby powrócę do tego, co było taką moją myślą, że my chyba musimy się odwoływać właśnie do tych fachowców zewnętrznych, tak? Nie żeby ich wyściągać na stałe, tak? Tylko żeby próbować się do nich odwoływać i nam się w jednej rzeczy to udało ostatnio, bo przecież konkurs SARP, tak? Na przestrzeni głównego rynku, ja modlę się, żeby on się udał, bo nic nie daje gwarancji, że uzyskamy sukces. Ja tylko się o to modlę, żeby to się udało. Przecież konkurs SARP jest niczym innym, jak odwołaniem się do fachowców zewnętrznych. Architekci z całej Polski, jury, gdzie 3 głosy są kaliskie, 4 głosy należą do fachowego jury. I to już nie będzie dyskutowania takiego typu, bo to jakiś szaleniec Błochowicz, bo to jakiś szaleniec Pacholski i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że my w tych naszych działaniach no jednak powinniśmy się odwołać do fachowców zewnętrznych. Musimy też być bardzo ostrożni, bo jeżeli my tam mówimy na przykład o promocji miasta, no przecież miasto na promocję olbrzymie pieniądze tak naprawdę daje. Przecież Żaby Kaliskie, Dorotka, Żąpia, Muzeum Polskie, które ma być w Wicach, to wszystko się mieści w promocji. Czy to ma sens? No ja zawsze negowałem sens. Macie wybierz promocję tak. Własnych osób, własnych pomysłów z promocją ma. Miasta. Znaczy, może być tak. Ale z tej puli to idzie. I ja pamiętam, jaki był zachwyt mieszkańców w momencie, w którym wyszła kwestia plantów, że planty będą rewitalizowane i wszyscy byli strasznie zachwyceni. Tak? Były same pozytywne głosy. Po czym nagle wielkie odkrycie, że 70 drzew do wycinki. I tak naprawdę plant no, nie uratowałem ja, nie uratowałem ludzie, to uratował właśnie fachowiec zewnętrzny, czyli pan Leszek Kwiatkowski, który potrafił po prostu bardzo fachowo powiedzieć tak, że, bo gdybym ja to powiedział, to wiadomo, szaleniec, tak? No, ale już głos człowieka, który jest w tym kierunku wykształcony, tak? Jego jest już trudno zanegować w tym momencie. Jest większy jak gdyby szacunek. To się sprawdza po prostu to przysłowie, nikt nie jest prorokiem we własnym mieście. To taka uwaga. Ja się odniosę w pierwszej kolejności do tego, co tutaj padało z wielu ust, mianowicie zaangażowanie mieszkańców i brak wsparcia dla tego zaangażowania. Ja naprawdę bardzo doceniam wszystkich działaczy rad osiedlowych, bo wiem, że to jest realny wpływ, mało widoczne dla mieszkańców Kalisza, a wiem, że Państwo dużo robicie i wiem, że nie macie tego wsparcia. I powiem coś więcej. Ja się dziwię włodarzom, naprawdę dziwię się włodarzom, że sami sobie utrudniają pracę, bo mając takie rady osiedla, takich aktywistów kaliskich, nie konsultują rzeczy. Boją się spotkać z mieszkańcami. Ja to podkreślam naprawdę na każdym kroku. Ustawa śmieciowa nie konsultowana z przedsiębiorcami, a dotknie ich.
z działkowcami, nie konsultowana. Proszę, tak. Kapituła wręczenia nagród w dziedzinie kultury nie konsultowana. Powstanie trzech nowych ośrodków kulturalnych nie konsultowane. Teraz jutro wchodzi na sesję Rady wielka uchwała o umorzeniu długów nie konsultowana. Mało tego, że nie konsultowana, to szanowni państwo, jestem radną 7 miesięcy. I ja nie mam, zauważam ten ból, nie ma pola do dyskusji na komisjach. Czasami jestem traktowana jak wariatka, która ciągle się o coś dopytuje i ciągle po prostu węszy i jest spojrzenie, czy są jeszcze jakieś pytania pani Oliwiecka i ulga, że nie ma. I naprawdę to jest problem. To jest problem, bo nie ma wypracowywanego takiego najlepszego właśnie jakiegoś stanowiska, nawet gdyby coś miało potrwać tydzień, dwa dłużej. Odnośnie mentalności i niewiedzy, tu włodarzy naszych, Maciej się wypowiedział, że faktycznie nie ma tego poszanowania dla ekspertów, nie ma też dobrego zaplecza, przez to to, co może uratować, to tylko presja społeczna i ja to widzę od wielu lat, że to rośnie. Na ostatniej komisji, gdzie była analizowana, znaczy w zasadzie to nie było, tylko było przesunięcie środków na zmianę, na projekt ulicy Kościuszki, dopytałam, jakie zmiany będą. I proszę uwierzyć, że jednym głosem udało się przegłosować wniosek, żeby projektując ulicę Kościuszki, czyli to jest ulica, gdzie jest Urząd Miasta, punkt obsługi interesantów, żeby tam zaprojektować przystanek autobusowy. I były obiekcje, no bo znikną miejsca parkingowe. Nie może, nie wygląda dla wszystkich. I to jest, i wiecie państwo, to są takie rzeczy, które powoli można zmieniać, bo mam nadzieję, że prezydent przychyli się do tego wniosku i że ten przystanek będzie, jak w następnych latach zmienimy rozkład jazdy i że tam pojedzie autobus i dowiezie mieszkańców do Urzędu Miasta, tak jak być powinno. Ale wie pani co, tu jest jeszcze jeden problem, bo w sumie cała korespondencja dostarczana z miasta przez tych gońców, to jest po prostu absurd. Ale wiecie państwo co? Mogę dokończyć myśl i mogę... Starzy ludzie naprawdę nie mają po prostu możliwości dojścia tam do tego urzędu. Tak, dużo rzeczy... Ja tylko, przepraszam, tylko dokończę. Także po 14 dniach miasto przyklepuje, bo to było fikcja doręczenia, jest okej wszystko, nie? Ja tylko chciałam tu powiedzieć, że to jest proces. Ja mam nadzieję, Arku, że to się dzieje i że takich głosów, takich osób jak tutaj jesteśmy, którym nam zależy na takim fajnym mieście, nowoczesnym, będzie coraz więcej, bo ta presja ma sens, ale no tak jak mówię, każdą debatę, każde konsultacje to są wyszarpywane. Udało nam się przeforsować konsultacje na temat spacer, na temat plan. Przyszło bardzo dużo osób, niezwiązanych z różnymi organizacjami. Ja trochę nawet przestałam wierzyć w organizacje. Nie martwi mnie to, że jest ich mało, bo w każdej organizacji potem się okazuje, że są trzy osoby, które działają. Grunt, żebyśmy umieli się zmobilizować my jako mieszkańcy. Ale wracając do tego, co robi miasto, odnośnie wyludniania się mieszkańców. Ja się wystraszyłam tego słowa wymuszać, że będziemy musieli wymusić jakieś rozwiązania. Mam nadzieję, że zanim to wymusimy, damy radę takim, znaczy zrobimy, zadziałamy w takich kilku obszarach. Pierwszy to jest oczywiście to, co wszyscy podkreślamy, dbanie o mieszkańców, żeby już nikt nie wyjeżdżał, żeby chciał tutaj mieszkać. Drugie to są te dwie grupy, o których mówiliśmy, mieszkańcy ościennych gmin, którzy są traktowani po macoszemu i w sensie nie doceniamy ich potencjału, a to jest ta grupa, która w naturalny sposób nas może zasilić. I taka krótka anegdota, pracując w biurze poselskim, posła Tomasz Łapki przyszła do mnie młodzież z liceum Masnyka i z apelem, żebym poparła stworzenie parkingu dla nich. No i parking, młodzi ludzie sobie myślą, ja chodziłam na nogach. No ale to jest młodzież, która dojeżdża do liceum Asnyka i mi przynieśli rozkład jazdy i mówią tak, my nie mamy jak dojechać. I to, proszę mi wierzyć, że spotkało się ze sprzeciwem ówczesnego prezydenta. A ci młodzi ludzie nie mieli, a za młodzieżą idzie to subwencja. Idą pieniądze, a ci młodzi ludzie tutaj może zostaną, może właśnie przyjmą ofertę PWSZ-u. A jak już mają samochód, to co im szkodzi dojechać do Ostrowa? Albo gdzieś dalej, do tego liceum. No naprawdę to jest ważna ta komunikacja. Myślę, że
gdyby była regularna, to myślę, żeby ci mieszkańcy Stobla się przekonali. Tylko by najpierw trzeba było troszeczkę w to zainwestować, żeby jeździły, potem sobie przeliczą, że 300 by w kieszeni mają. No i oczywiście grupa, o której nie mówiliśmy tutaj w ogóle, ale są obcokrajowcy, których jest bardzo dużo i mówię tutaj szczególnie o grupach z Ukrainy. Ja znam kilka takich osób. Oni się nie czują tutaj, oni trudno im jest zapuścić korzeni. Tu trzeba też się zastanowić, jak pomóc, co miasto może zrobić, bo to też w naturalny sposób może nam po prostu pomóc w tym temacie. I chyba to wszystko, no po prostu róbmy swoje, o tak powiem, i za 5 lat może się coś zmieni, bo ta kadencja jest długa, to już za 4,5. Bo szanowni Państwo, przepraszam, że to może powiem, no ci włodarze zostali wybrani. I każda i tak samo radni. I często to się dzieje tak, że ludzie wybierają może troszkę, nie wiem, nieświadomie, może powinniśmy więcej rozmawiać z mieszkańcami o tym, co się dzieje, angażować ich właśnie najpierw w rady szkoły, potem w rady osiedla, zobaczą, że ta presja ma sens, że coś można zrobić i będą potem skrupulatnie rozliczać z obietnicy wyborczych. Niestety też ludźmi jest bardzo łatwo manipulować. Oczywiście, że tak. Ja powiem jedną rzecz. Te wybory wygrało stowarzyszenie, które rządziło przez 3 kadencje, a jak przegrało, to zniknęło na 4 lata z życia społecznego. Nie było ich po prostu. Więc tak jak... Nie, to w ogóle jest kuriozum. No, ale to pokazuje, że no, musimy rozmawiać z mieszkańcami i żeby świadomie pozwać na tych ludzi, którzy faktycznie mogą coś zmienić. Jeżeli media są nierzetelne, nasze kaliskie, no to o czym tutaj mamy rozmawiać? Mamy to szczęście, że Kalisz jest tam. Dobrze, szanowni Państwo, bo musimy za minutę kończyć, więc dajmy. Ja tylko króciutko, bo Państwo się bardzo tak precyzyjnie o lokalnych sprawach rozmawiają, o których ja tak głęboko nie znam jak Państwo. Ale na pewno zgodzę się i bardzo ciekawym kierunkiem jest to, co mówi tutaj pani z końca odnośnie tej szkoły zawodowej. Zresztą profesor Szczeciński, jeden z takich zaleceń dla miast, którym grozi zapaść, jego zaleceniem właśnie jest to, żeby takie szkoły w tym momencie to już reanimować, bo najczęściej ich nie ma, albo właśnie wzmacniać w takim sensie, że nie każda takie małe miasto, czy którym grozi zapaść, potrzebuje uniwersytetu. Nie każde miasto musi być miastem uczelni, produkować co roku na przykład, nie wiem, 1000 czy 500 absolwentów magistrów. Potem bezrobotnych, tak? Więc może właśnie tym kierunkiem też powinno być bardziej uczenie zawodowe. To jest dłuższa historia, bo ona też jest niestety zapaści. To bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować, panelistom. Państwu bardzo chciałem podziękować za liczny udział. Ta dyskusja... dziękuję. Pan Skolina powiedział, że tą dyskusję, którą w większości poświęciliśmy Kaliszowi, moglibyśmy dokładnie ją skopiować, wymieniając nazwę Kalisz-Konin. Otóż to jest 10. dyskusja, którą odbywamy w tym cyklu w różnych miejscach Polski i tak naprawdę moglibyśmy dowolne średniej wielkości miasto podsunąć, ponieważ na każdym spotkaniu kwestia transportu zbiorowego, transportu publicznego była jakby główną bolączką podnoszoną przez uczestniczki i uczestników spotkania. I to wiązało się zarówno z ograniczaniem szans godzenia ról zawodowych z życiem prywatnym, ponieważ wiele osób ze średnich i mniejszych miast chciałoby łączyć mieszkanie w małym bądź średnim mieście z pracą zawodową w dużej metropolii. I często te odległości nie są duże, natomiast absolutnie brakuje połączeń komunikacyjnych. To, o czym mówiła tutaj pani dotycząca wydarzeń kulturalnych, to na przykład w Koszalinie bardzo mocno wybrzmiało, gdzie jedna z emerytowanych nauczycielek opowiadała, że kiedyś było połączenie kolejowe czy autobusowe, gdzie ona mogła pojechać do Szczecina do teatru czy do filharmonii i tego samego wieczora wrócić. W tej chwili czegoś takiego nie ma. Na tym samym spotkaniu to samo podniosła studentka pochodząca z Koszalina. Ona powiedziała, że studenci z Koszalina, którzy studiują w Szczecinie, na wakacje nie przyjeżdżają do Koszalina, ponieważ jest mało też wydarzeń, tak? Znaczy niewiele się dzieje, ale to jest także związane, czy nie przyjeżdżają na weekendy, ale to jest także związane z brakiem dobrej jakości komunikacji. To, na co zwracali uwagę wszyscy, właściwie to we wszystkich miastach bardzo mocno wybrzmiało, to jest właśnie poprawa jakości życia.
Znaczy to, o czym mówiliśmy, że to musi być miasto przyjazne mieszkańcom, znaczy kwestia dostępności do usług publicznych, do mieszkań, do dobrych szkół, to było coś, co się bardzo silnie wybrzmiało. Bardzo ciekawe było pana pytanie dotyczące lokalnej przedsiębiorczości. To wybrzmiało w Świdnicy, ponieważ Świdnica jest miastem drobnej przedsiębiorczości lokalnej i w naszym panelu występował przedstawiciel, szef lokalnej izby gospodarczej. On powiedział, a propos właśnie stref ekonomicznych, on powiedział, że lokalni przedsiębiorcy oczekiwaliby podobnego wsparcia, jakie mają właśnie wielkie koncerny, aby oni mogli rozwijać te swoje lokalne biznesy. Ta kwestia kultury i tożsamości to jest bardzo, bardzo istotne i to na przykład podczas dyskusji w Koszalinie na przykład mówiono, czy można by było zreanimować festiwal piosenki żołnierskiej w Kołbrzegu, bo tam była silna nostalgia. Zatem mówię to anegdotycznie, ale to w wielu miejscach wybrzmiało. I bardzo ciekawy był także element komunikacji miejskiej, ponieważ byliśmy w jednym mieście, gdzie komunikacja miejska jest darmowa i ludzie nie byli zadowoleni, to chodzi o Bełchatów. Otóż to akurat jedna z pań z publiczności podniosła, że co z tego, że mamy darmową komunikację, jeżeli autobusy jeżdżą tak rzadko, że właściwie to nie jest żadne udogodnienie. I niewątpliwie czymś, co łączy wszystkie miasta, od takich miast o statusie wojewódzkim jak Kielce, po na przykład ten wspomniany Bełchatów, to jest suburbanizacja. I to niewątpliwie wymaga jakichś nowych rozwiązań instytucjonalnych, które by pozwoliły właśnie łączyć te różne funkcje większego miasta i jego otoczenia, bo faktycznie rozlewanie się miast jest takim problemem. Na koniec chciałem powiedzieć, że jaki my mamy z tego wniosek? Znaczy, wniosek, jaki nam jako organizatorom tego cyklu przyświeca, jest wskazanie, że średnie i mniejsze miasta w Polsce mają pewien wspólny mianownik i pewne wspólne problemy, które wymagają regulacji na poziomie ogólnokrajowym. Bo oczywiście, jeżeli mówimy o niszach ekonomicznych, no to samo miasto też nie funkcjonuje, funkcjonuje w pewnym otoczeniu krajowym. Więc dobrze by było, żeby także władze centralne, ujmując strategię rozwoju kraju, uwzględniały te różne nisze i specyfiki, bo to jest bardzo, bardzo istotne, że wiele tych średnich i mniejszych miast, to także na to zwraca Śleszyński, ma pewną pamięć, znaczy w sensie ma pewną tradycję, która może być dobrym podglebiem do rozwijania jakichś innowacyjnych gałęzi gospodarki. I warto wykorzystać tą lokalną pamięć i te tradycje, które funkcjonują. I wreszcie na koniec, na wszystkich spotkaniach narzekano, może poza jednym miastem, o którym zaraz powiem, także na dialog między mieszkańcami a władzami, ale pozytywne było to, że w wielu miastach, a organizowaliśmy te spotkania także przed wyborami samorządowymi, że przychodzili kandydaci na burmistrzów bądź prezydentów i nie zabierali głosu, tylko siedzieli i robili notatki. Więc nie przyszli, aby się lansować, ale przyszli, żeby posłuchać i czegoś się nauczyć. Wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne. Natomiast Dąbrowa Górnicza, to jest miasto, w którym byliśmy, to jest miasto, które wprowadza takie bardzo rozbudowany program konsultacji społecznych, budżetów partycypacyjnych i to jest coś, czym Dąbrowa Górnicza się chwali, tak jak Ostrów Wielkopolski się chwali swoim becikowym i mieszkaniami, tak Dąbrowa Górnicza chwali się tymi rozwiązaniami dotyczącymi partycypacji obywatelskiej. Wydaje mi się, że warto od siebie się po prostu tego wszystkiego uczyć. I jest jeden wspólny mianownik. We wszystkich miastach, w których byliśmy, na spotkania przychodzili ludzie, tak jak Państwo, zaangażowani, którzy są aktywni, którzy mają gigantyczną wiedzę, nie tylko o swoim mieście, ale także potrafią, znaczy orientują się w trendach globalnych i potrafią te trendy przełożyć na te lokalne miejscowości, więc z naszych doświadczeń wynika, że coś, co jest największym kapitałem małych i średnich miast, to jest mimo wszystko, mimo tego wyludnienia, jednak mimo wszystko wysoki kapitał społeczny. Czy on się przełoży na zmianę polityczną, o której Pan mówił? To jest oczywiście pytanie otwarte, które na pewno byłoby dobrym tematem na kolejne dyskusje, ale teraz musimy już kończyć. Chciałem tylko powiedzieć, że we wrześniu wydamy publikację, która będzie zawierała podsumowanie tych wszystkich debat, więc mam nadzieję, że wrócimy także do Kalisza, być może z nową książką
Marka o średnich i małych miastach. Tymczasem chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować. Tych z Państwa, którzy nie podpisali się na liście obecności, to bardzo bym prosił, tutaj jest, bo to jest nam potrzebne w celach organizacyjnych. Wszystkie publikacje, które są nam przy wyjściu, są za darmo. Nasze spotkanie będzie można sobie odtworzyć w internecie, ponieważ całe zostało udokumentowane, tak jak wszystkie inne poprzednie debaty, także możecie sobie Państwo porównać, o czym rozmawialiśmy w innych miastach. Miłego wieczoru.